A brzytwa nie dotknie jej głowy, gdyż chłopiec ten będzie
Chrystus, a Panu błogosławił. Duch zaś Pana począł na niego oddziaływać. Oto słowo Boże. On sam pójdzie przed nim.
mocy Eliasza, aby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do usposobienia sprawiedliwych, aby przygotować Panu lud doskonały. Na to Zachariasz powiedział aniołowi: po czym to poznam? Jestem już stary, a moja żona jest podeszła. Anioł odrzekł: ja jestem Gabriel, który stoję przed Bogiem. Zostałem posłany, aby mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną wieść. Oto będziesz niemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym to stanie się. Bo nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią się w swoim czasie. Tymczasem lud oczekiwał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybyciu. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić i zrozumieli, że miał widzenie w przybyciu. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. Kiedy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, wrócił do domu. Potem jego żona Elżbieta odszła i pozostawała w ukryciu przez 5 miesięcy i mówiła: tak uczynił mi Pan wtedy, kiedy wejrzał łaskawie i zdjął hańbę ze mnie oczu. Pewnego dnia znowu od niechcenia popadł.
zobaczyła to, czego przecież Boga nie było. Teraz Pana nastąpił jeszcze dostanicznie. Jak on się ma wspólnie śmili, ma zajęczą wolę, no to takiego potworka może mieć, no zrób coś, ale no, tu nie ma żadna mała pokaż, ty nie widzisz, no muszę wszystko tłumaczyć, pokazać. I co? No niestety, zobaczyła to, czego Boga nie było. Zrozpaczona, bo zażądała też chciałabym, żeby tego potwora męczyć się pozbyła, bo ona już nie może patrzeć i strasznie o to męczy. Tuż przed Wigilią dziewczyna przygnębiona, załamana, bez pomocy, wzięła dziecko, zaginęła i pospieszyła do lasu, gdzie na skraju przepaści, żeby wreszcie tego potworka rzucić i pozbyć mu się, żeby się rozczastał. I kiedy już miało to się stać, gdzieś pod dalej zaczęły dzwonić dzwony na pasterkę. I ona instynktownie biedna wyczuła, że chyba za nią ktoś stoi. Nie wytrzymała, odwróciła się i zobaczyła dziwne, jaśniące dziecko, znacznie starsze od swojego potworka linę. I to dziecko wyciągnęło rękę i mówi, co ty chcesz zrobić? No jak to, ja chcę się pozbyć wreszcie tego potwora. Jakiego potwora? No popatrz tylko na jego głos. I tu stara legenda opowiadała mi, że to dzieciątko dotknęło swoją ręką główki rzekomego potworka. I nagle matka zobaczyła. Prawda, tam nie ma żadnego kulturu. No a oczy ta prawa jak ugada, jak do biednego. Znowu ten sam gest. I zobaczyła piękne oczy, uśmiechające się do swojej matki. No a zajęcia marne dała chyba ślina, która bez przerwy rzekli. Nie ma nic takiego. I znowu ten sam gest. I dziewczyna zrozumiała, przejrzała, że dziecko jest dzieckiem, a nie żadnym potworem. I nie rzucił. Wróciła do domu, do morza. Skończył się agonizm. Dlaczego ta historia na Marne jest ciągle opowiadana? Dlatego, że w każdym opowiadaniu, nawet najbardziej fantastycznym, najbardziej ciekawym, jest bardzo piękny, kolorowy papier, żeby przyciągnąć uwagę, ale sedno tkwi w tym, że dzisiaj człowiek rzeczywiście potrafi nam wiele sytuacji, wiele osób, wiele trendów wmówić nam niepokojąco. Dlaczego tak jest, że człowiek nie widzi rzeczywistości, że wszystko ma być złe, niedobre, pokaleczone, ohydne, zepsute. I dlatego czas Adwentu jest wielką szansą na otwieranie oczu i widzenie prawa. A co przeszkadza nam? Znakomity duszpasterz włoski Amadeo Cencini opublikował niedawno, także w Polsce jest wydany po roku od ukazania się w Italii, wrócić do działalności Boga Ojca, trzeba z powrotem zadbać o nasze zmysły. Dlaczego? No bo zmysły są ściśle powiązane z naszą duszą. Nie dziwmy się, że tyle ludzi odsunęło się praktycznie od Pana Boga, że tyle ludzi idzie do sen, występuje, bo jest przepis konstytucji, że ma święte prawo odejścia, dokonania aktu apostolskiego, czyli zdrady Boga, prawdy, miłości, nadziei. I dlatego dzisiaj trzeba o tym pamiętać, że jeżeli zmysły są chore, to sprawy duchowe, religijne będą zupełnie obce i egzotyczne. To wszystko spowodowało, że zamiast zajmować się prawdziwym człowiekiem, zajmuje się dzisiaj wszyscy, którzy mają środki do tego i wpływy, ciało człowieka. Człowiek jest nieważny.
Chciałabym, żeby było atrakcyjne, żeby podkreślało zmysłowość, żeby powiększyć szał konsumpcji, żeby było coraz więcej hałasu, żebyśmy byli oszpeceni wulgarnością, banałem, znieczuleni potępieni środkami uspokajającymi. Zmiana dzień stajemy oko w oko z różnymi wyszukanymi protezami. Do nich należą przede wszystkim komórki, telefony komórkowe, inaczej mówiąc smartfony, ekrany dotykowe i cała masa ciągle rosnących w reklamach urządzeń elektronicznych. Nie ma normalności. Człowiek od człowieka jest coraz dalej. Ma to załatwić mechanizm i niczego oczywiście nie załatwi. Łowieckie tereny sprzedawane postępem. Przyszedł kult ciała ze Stanów Zjednoczonych. Kobieta, która pracuje w instytucji, mimo że ma po 40, musi być atrakcyjna. Dlatego operacje kosmetyczne. Jak się zachować? Coraz bardziej wychodzi. Chirurgia plastyczna robi niesamowite powodzenie. Także niestety już u nas. I dlatego człowiek staje się powoli coraz bardziej nieczuły, niewrażliwy. To tak, jakbyśmy przechodzili od homo sapiens, od człowieka rozumnego, do homo insensatus, człowieka bez zmysłu. A słowo języka polskiego mówi jeszcze, że jest nierozsądny, bezmyślny, nieczuły, niewrażliwy, właśnie pozbawiony zmysłu. I gdzie jest ratunek? Jak się bronić przed tym wszystkim? Jest ratunek. Pan Bóg nikogo nigdy nie zostawi. Nikogo w przeciwieństwie do świeckich władz, które tak bardzo podkreślają swoją władzę, nikogo nie przygłaszcza, nie poniża, nie wykorzystuje. Ale jak się o tym przekonać? W moim własnym codziennym życiu. No, niestety, jeżeli zmysły i wrażliwość nie wrócą do normy, nic z tego nie będzie. A między innymi dlatego, że kiedy nas spotyka ból, cierpienie, krzywda, niesprawiedliwość, odrzucenie na margines, deptanie naszej godności, życie za kieszonkową emeryturę, za to, że się spotykamy z coraz większą agresją, za to, że odpychają nas do życia właściwego, to my niestety bardzo często, my ludzie wiary, możemy się totalnie załamać. A przecież Pan tego nie chce. I robi wszystko, żeby tak nie było, jak robi. Bo kiedy mnie spotyka atak od człowieka niesprawiedliwego, krzywdzącego mnie, oszukującego, to my, ludzie wiary, nie możemy postępować jak ateiści, czy agnostycy, czy wrogowie wiary. I zapisuje się do kościoła metodystów, adwentystów, baptystów, bo tam jest przyjemnie, tam jest rozumiem, a na krótko znieczulenie ciała. Ale potem problemy wracają z powrotem. O czym trzeba pamiętać, kiedy zmysły i wrażliwość działają? Może gdyby nas spotkało coś naprawdę okropnego. Świetne wiary nie jest na nieszczęście. Nie. Dziwne, szokujące, a jednak prawda jest inna. Jak Pan ma do nas mówić, opiekować się nami, troszczyć o nas? No przez to, co dotyka nas najbardziej. Właśnie te najgorsze, pokrętne, zawiłe sytuacje, kiedy tracimy nadzieję, ochotę do życia, do pracy, wszystko nas mętli, wpadamy w tak zwane stresy, psychiatra, psychoterapeuta, środki. Pomagają poza krótką chwilę. A wiara mówi nam człowieku, Pan Bóg cię nie zostawi. Pan ma dla ciebie coś, co musisz wreszcie zauważyć. To wszystko, co jest najgorsze, jeżeli można użyć
porównania, a cztery łacińskie przysłowie mówi, przepraszam za wyłączanie się, o mis comparatio claudica. Każde porównanie kuleje. Nie ma doskonałego porównania. Ale proszę pozwolić, że to jest jakby lustro w chwili cierpienia, krzywdy, załamania. Ja widzę coraz bardziej, jak wróżczy, prawdę o sobie. Kim ja w rzeczywistości jestem? I to nie chodzi o moją krzywdę, tylko chodzi o ratunek, bo tylko prawda nas ratuje. I dlatego wiara jest taka trudna. To nie jest jedna niedzielna msza, w którym przypadku do przypadku modlitwa, raz na górą spowiedź, prawda? Dzieci wysłane na organizację, mam w domu krzyż, obraz Pana co dzień. Załamuję się, wpadam w stres, szukam psychologa, psychiatry, psychoterapeuty, środku. Nie tędy drogę przede wszystkim. Drodzy, znakomity wykładowca Akademii Duchownej w Moskwie, Aleksiej Ilicz Osipow, oczywiście prawosławny, był, kiedy jeszcze Islam był w miarę spokojny, w Teheranie na wielkiej konferencji między religiami. No i buddyści swoje, animiści swoje, różne sekty odłamy protestanckie swoje, oczywiście Islam swoje i wreszcie główny imam mówi, no a teraz prosimy przedstawiciela cerkwi prawosławnej, żeby powiedział, kim dla niego jest Bóg. Dla nas Allah jest sprawiedliwy, Allah wymaga tego, tamtego, nie będę cytował Koranu, bo nie ma czasu temu i może być różne kontrowersje przy okazji. Więc on wstał i mówił tak, szanowni zebrani, wy jesteście jako Islam większość wyznaczeń świętą. Świętą księgę zaraz na środku. Tak, oczywiście, ale my mamy też. I dlatego proszę pozwolić, ja przytoczę fragment z mojej świętej księgi pisma. To nie jest święte. Dobrze, proszę pozwolić mi skończyć. Otóż, kim jest Bóg dla mnie i dla moim wyznawcom? I cytuję scenę z ukrzyżowania. Niesprawiedliwi, młodszy mordercy piszą obok sprawiedliwego. Kaczy, sprawiedliwy jest poniżany, okruty, znieważony, zakłamany itd. I wtedy jeden z tych po lewej stronie szyi z niego, jesteś synem Bożym, jesteś Bogiem, stąd skrzyża, nas też ściągnie z nami. No przecież możesz. Chrystus nic nie odpowiedział. A ten z drugiej strony odpowiada, Panie Jezu, niesłusznie cierpi, nam się ta kara należy, ale Ty jesteś niewinny, wspomnij na mnie, kiedy będziesz prawy. I dobry łot dyzma doszedł do rady. Na sali powstał niesłychanie, gdzie sprawiedliwość, zbrodniczego okarać, to nie do pojęcia. O właśnie, nasz Bóg nie różni się od waszego Allaha tym, że z miłością do końca nigdy przenigdy nie zostawia człowieka, ratuje go aż do ostatniej sekundy jego życia. Nie do pojęcia. My nie wierzymy w miłość. Dlaczego? No bo większość z nas być może nie była nigdy kochana, zwłaszcza jeśli chodzi o ojca. Dzisiaj jest kryzys ojcostwa, są playboye. I dlatego tak trudno jest zobaczyć prawdziwego ojca, Boga miłości, który każdego kocha bezgranicznie. I stąd właśnie na to przyjście miłości my się szykujemy, ale trzeba odsłonić swoje oczy, wszystkie swoje zmysły, żeby to były prawdziwe święta poprzedzone prawdziwym oczekiwaniem. Proszę księży, proszę Państwa, proszę wybaczyć. Koniec. Znalazłem przed pojemną pocztówkę w Lewnicy. Z adwentu, tak. Na każdej wieży
czas Adwentu wszędzie grano hejną specjalną, trąbę, o przypominającą trąbę o sądzie ostatecznym. Każdy Adwent jest przygotowany na to ostateczne przyjście Chrystusa Pana. Wierzący nie mają się czego bać. Trąba to nie jest znak czegoś, co powoduje tylko nie. To jest tylko przypomnienie, że każdy czas trzeba wykorzystać, a bez miłości nie da się tego wykorzystać. I tego sobie wszyscy nawzajem życzymy. Amen. Dla Boga nie ma nic możliwego. Z wiarą przedstawmy teraz naszą prośbę. Módlmy się za kapłanów, aby wiernie i z miłością pełnili swoją służbę przed Bogiem. Ciebie prosimy. Módlmy się za małżeństwa nie mające dzieci, aby swoją miłością obdarzyły dzieci poświęcone. Ciebie prosimy. Módlmy się za czas po lekcji adwentowych, w parafii, w innych, gdzie są dziś odbywają, połączone ze spowiedzią świętą, przygotowaniem do świąt Narodzenia Chrystusa, żeby ten czas słuchania Słowa, naszego otwarcia na Słowo, przyniósł błogosławione owoce w postaci naszej głębokiej, dojrzałej wiary. Ciebie prosimy. Módlmy się za akcję katolicką diecezji legnickiej, przeżywającą dzisiaj swój Dzień Skupienia, aby to zasłuchanie w Słowo jeszcze bardziej mobilizowało do służby, do pracy dla Kościoła lokalnego i całego Kościoła powszechnego. Ciebie prosimy. Módlmy się, abyśmy wszyscy dobrze przeżyli jubileusz miłosierdzia. Czas szczególnego otwarcia naszego serca na miłość Boga, zauroczenia się tym obliczem pełnym miłości. I byśmy stali się świadkami wobec innych obliczem miłosiernego Boga. Prosimy, żebyśmy dobrze przeżyli ten czas. Ciebie prosimy. I módlmy się za nas obecnych na tej Eucharystii, abyśmy wierzyli każdemu słowu, które Bóg w różnoraki sposób, w różnych sytuacjach naszego życia do nas kieruje. Ciebie prosimy. Panie Jezu, korzeniu jest swego, który stoisz jako sztandar narodów. Przyjdź nas uwolnić i dłużej nie zbyt. Pozwól nam podnieść się z naszych upadków i stać się wiernymi świadkami Twojego zbawienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Cieszę się, że ciągle Państwo jesteście niezawodni. Pewnie dzisiaj już niektóre Pani musiały zostać w domu, bo to już okres przedświąteczny i w dodatku już taki sobotnie niedzielny, więc wiem, że niektórzy mają obowiązki rodzinne, domowe, ale cieszę się, że tak dostojnym i licznym gronie spotykamy się po raz kolejny. Nasze dzisiejsze spotkanie formacyjne jest zatytułowane Jezus Chrystus obliczem miłosierdzia Ojca. Już wcześniej wspominam, że mamy rok w modlitwie wiernych o roku miłosierdzia. Wszyscy o tym wiemy i śledzimy te wydarzenia zainspirowane przez Ojca Świętego Franciszka i później jakby powielane w kościołach lokalnych. W związku z tym uzasadnione jest, żebyśmy dzisiejsze spotkanie poświęcili właśnie tematowi miłosierdzia Ojca. Na początku jednak, ponieważ kończymy powoli już teraz tylko kalendarzowo 20 rok naszej działalności akcji katolickiej, ksiądz doktor nie mógł być niestety na naszym spotkaniu jubileuszowym, miał inne obowiązki. Dzisiaj chcieliśmy serdecznie podziękować za wiele lat pracy, może to nie było 20 lat, ale pewnie prawie 20 lat. Ksiądz dyrektor należy do naszych najbliższych współpracowników i z racji funkcji, ale także mam nadzieję z racji sympatii, a także uznania dla tego, co robi Akcja Katolicka. Wobec tego dziękujemy za te
te lata współpracy i bardzo prosimy, żeby zapominać partii katolickiej i chcemy na moment te wręczyć taką chwilę. A teraz już zmieściliście się w czasie pod koniec dnia. Bardzo prosimy księdza o zaprezentowanie pierwszego wykładu, pierwszej prelekcji, prezentacja na zbliżeniu jubileuszu Miłosierdzia Bożego. Bardzo proszę. Szczęść Boże, Panie Cieszyński, Panie Boże. Bardzo dziękuję, jestem miło zaproszony tym wyróżnieniem. Nie wyobrażam sobie, żeby mogło być inaczej, żeby mógł być niesympatykiem akcji katolickiej. Jak się nie cieszyć ludźmi zaangażowanymi w życie Kościoła? To jest największa radość. Ktoś widzi swoje miejsce, nie tylko w działaniu, ale przede wszystkim jako dziecko Boga. I sam raz odnajduje to miejsce w akcji. To jest bardzo ważne. Bardzo dziękuję i dziękuję również za zaproszenie, że po raz któryś, nie było to może zbyt często, ale nie pierwszy raz mam zaszczyt, żeby przy gremium, tak, za tym gremium wystąpić. Nie chcę tego nazwać prelekcją, tylko chciałbym, żeby to bardziej była katecheza, która wprowadzi nas w przeżywanie roku miłosierdzia. Cieszę się bardzo, że mogę o tym powiedzieć. Będę się opierał oczywiście na nauczaniu papieża Franciszka, bo w swoich dokumentach papież bardzo jasno przedstawił i ciągle nadal przedstawia, dlaczego taki zamysł zrodził się w jego sercu. Zamysł nadzwyczajny. Wiedzą Państwo, że ten jubileusz nie jest jubileuszem tym zwyczajnym, tylko nadzwyczajnym. Jubileusz wypada w Kościele co 25 lat. Nie? Czyli wypadałoby, żeby kolejny jubileusz był w 2025 roku. Papież skorzystał z tego przywileju, że ogłosił jubileusz nadzwyczajny w 2016 roku. Nie jest to do końca wytłumaczalne, dlaczego właśnie miłosierdzie, dlaczego 2016 rok. Papież to w to się nie zagłębia. Otwarcie roku świętego połączył z 50. rocznicą zakończenia Soboru Watykańskiego II. 8 grudnia miała rocznica, 50 lat zakończenia i dlatego papież z tym połączył. Zapytano go kiedyś, dlaczego rok miłosierdzia, dlaczego zwrócenie na to uwagę. Odpowiedział krótko. Czuję przynaglenie od Jezusa w swojej modlitwie. Czuję się przynaglony, żeby to się stało, żeby to się dokonało. Ten czas jest tu i teraz. I nie siedzi z ołówkiem w ręku, bo ludzie się zawsze próbują doliczyć, czy to są jakieś tam rocznica objawień świętej Faustyny Kowalskiej, czy to rocznica koronki do Bożego Miłosierdzia. To nie jest ważne. Papież powiedział, teraz jest najlepszy czas, żebyśmy przeżyli taki jubileusz. I my w niego wchodzimy, żebyśmy go mogli przeżyć. Pozwólcie, moi drodzy, że zanim przejdę, posłużę się prezentacją multimedialną, bo też pomagał, żeby pewne treści sobie też przyswoić. Że zacznę od fragmentu Pisma Świętego. Dlatego, tak jak powiedziałem, nie chcę, żeby to była prelekcja do końca, ale żeby to też była taka katecheza wprowadzająca przeżywanie roku miłosierdzia. Posłużę się fragmentem księgi proroka Ozeasza z 11 rozdziału. Później do tego chwilkę nawiążę jeszcze. Bo tym fragmentem swojej bulli, misericordiae vultus, bulli zapowiadającej rok miłosierdzia, posługuje się papież Franciszek. On przez ten fragment pokazuje piękno oblicza miłosiernego Boga. To zachęca nas, żebyśmy właśnie w tym fragmencie księgi proroka Ozeasza odkrywali to piękne oblicze Boga. Boga, który jest miłosierny, Boga, który jest miłością. Tak jak słyszeliśmy w kazaniu pięknym dzisiaj na mszy świętej tego Boga, który dotyka, żeby człowiek rzeczywiście mógł widzieć świat rzeczywisty. Nie zakłamany, nie ten, który nam mówiono, ale rzeczywisty. Więc posłuchajmy. Umiłowałem Izraela, gdy był jeszcze dzieckiem. I z Egiptu wezwałem mojego syna. Im więcej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie. Składali ofiary Balaom i bożkom palili kadzidła. A przecież to ja uczyłem wchodzić Efraima i brałem ich na swoje ramiona. Oni zaś nie poznali, że troszczyłem się o nich. Pociągałem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich tym, który podnosi do swego policzka niemowlę. Schylałem się ku niemu, aby go nakarmić. Nie powróci do ziemi egipskiej, lecz Asyria będzie jego królem, bo nie chcieli nawrócić się do mnie. Miecz spustoszy jego miasta, zniszczy jego rydle i wytraci ich zamysły. Mój lud został zniszczony, bo odwrócił się ode mnie. Wzywają Baala, lecz on im nie pomoże. Jak mogę cię porzucić w Efraimie i jak opuścić ciebie, Izraelu? Jak mogę zrównać się z Adną i postąpić z tobą jak z Seboim? Moje serce wzbrania się przed tym, jestem poruszony do głębi. Nie dam się unieść porywowi mego gniewu
i nie zniszczę Efraima, bo jestem Bogiem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Pójdą za Panem, który jak lew zaryczy, a kiedy zaryczy, zbiegną się jego synowie z zachodu, jak gruble przypłyną z Egiptu i jak gołębie z kraju Asyrii. Sprawię, że wrócą do swoich domów wyrocznie Pana. Myślę, że każdy, jak dokładnie słuchał, to zobaczył tutaj piękno Boga. Proszę zobaczyć, Bóg jest rozrzewniony. Bóg nie płonie gniewem, tylko jest mu ogromnie żal, że nosił człowieka na rękach. A co robi człowiek? Oddaje cześć Baalowi. Oddaje cześć bożkom pogańskim. I mówi Bóg o gniewie. Mówi wyraźnie o gniewie. Ale w finale tego fragmentu, 11 rozdziału Księgi Ozeasza, słyszymy, że, a warto sobie to wziąć na medytację, Bóg mówi, że nie może się gniewać. Nie może wylać gniewu. Tak jak mówi święty Augustyn, że Bogu jest łatwiej wylać miłosierdzie niż gniew. Szybciej Bóg wyleje miłosierdzie niż gniew. I dlatego Bóg mówi, nie mogę zrobić ci krzywdy. Nie mogę cię ukarać, dlatego że jestem Bogiem, a nie człowiekiem. To jest piękno oblicza właśnie miłosiernego Boga, które mamy za zadanie ponownie w roku miłosierdzia odkryć. Jako lekarstwo dla świata. Jako lekarstwo dla świata, żeby odkryć piękno Boga kochającego. Boga, który jest miłosierny, który jest w stanie człowiekowi wszystko wybaczyć. Jest w stanie wszystko człowiekowi zapomnieć. W ogromnej miłości. Bo ktoś może powiedzieć, jak my sobie na to zasługujemy? My sobie niczym nie zasługujemy. W żaden sposób my sobie niczym nie zasługujemy. My jesteśmy tym narodem, który oddaje często cześć Baalowi. To też wybrzmiewało się w kazaniu, kiedy słuchaliśmy tej homilii na mszy świętej, prawda? Ale Bóg jest ciągle miłosierny i to miłosierdzie jest siłą, która jest w stanie odmienić świat. Ale potrzeba też naszego otwarcia, potrzeba też naszej współpracy z tą łaską, którą nam kieruje. Miłosierny jak ojciec. Tak zatytułowałem tę swoją katechezę, czy tę swoją prelekcję. Nie będę chyba nikomu zasłaniał, prawda? Dlatego, że takie jest hasło roku miłosierdzia. To jest może już mało aktualne, że przed nami rok miłosierdzia, aczkolwiek faktycznie jest przed nami, bo dopiero raczkujemy w tym, co się rozpoczęło 8 grudnia. Więc moi kochani, wiemy, że rok miłosierdzia, czyli ten czas łaski, nadzwyczajny jubileusz, potrwa do 20 listopada 2016 roku. Czyli mamy długie, piękne miesiące, żeby odkrywać właśnie oblicze miłosiernego Boga. Żeby odkrywać. Chcę, moi drodzy, na początku zwrócić uwagę na logo. Proszę na nie popatrzeć, ono jest tak naprawdę bardzo ważne. Chociaż wydaje się takie bardzo komiksowe. Nie? Autor, który to logo projektował, który to logo narysował, ojciec Rupnik, to jest jezuita, który jest historykiem sztuki, jest teologiem, bardzo dobrym teologiem, który działa przy Watykanie. I on go pięknie też wytłumaczył, go pięknie wyjaśnił. Oczywiście, że nie zwrócimy uwagi na wszystkie szczegóły, ale proszę popatrzeć tutaj przynajmniej na kilka szczegółów. Jezus, oczywiście to postać stojąca, widzimy rany na rękach i nogach Jezusa. Jezus to jest Jezus, który oddał swoje życie za człowieka. To jest szczyt miłosierdzia. Prawda? Bóg, który posyła swojego Syna, żeby odkupił ludzkość. Bóg w niczym nie zawinił. Ludzie zawinili. To ludzie popełnili grzech. To ludzie oddają cześć Baalowi. To ludzie zrywają przymierze. To ludzie są niewierni Bogu. A co robi Bóg? Bóg, tak jak brzmiało to w księdze proroka Ozeasza, Bóg się lituje. Bóg jest miłosierny. I widząc nieszczęście człowieka, który jest grzechem, posyła swojego Syna, żeby dokonała się ofiara odkupienia, żeby dokonała się ofiara krzyżowa. Czyli to jest, nie jest bez znaczenia, że widzimy rany Jezusa. To jest szczyt miłosierdzia Boga. Prawda? Bóg nas wyzwolił, zaprosił nas na nowo do raju, zaprosił nas do Królestwa Bożego. I teraz Bóg dobrze wie, że człowiek jest sponiewierany przez grzech. Człowiek jest sponiewierany przez życie. Dlatego proszę zobaczyć, co Bóg robi z człowiekiem, co robi Jezus z człowiekiem. Bierze mu na swoje ramiona. I widzimy tu bardzo głębokie zespolenie tych dwóch ciał. Ciała Jezusa i ciała tego człowieka. Stanowią niemalże jedność. Bóg zaprasza do wspólnoty. Bóg zaprasza do głębokiej wspólnoty. Do tego, żeby wejść w piękną relację, uzdrawiającą relację z Jezusem. I moi kochani, oczywiście moglibyśmy tu mówić o barwach szat, dlaczego są takie, a inne, ale ja zwrócę jeszcze uwagę na jeden szczegół. Proszę zwrócić uwagę, że mamy dwie twarze. I tylko troje oczu. To jest też nie bez znaczenia. To nie jest jakaś pomyłka, która nastąpiła. Tylko w tym zamiarze, co
co się dzieje. W tym zamiarze autora tego projektu, tego logo, jest to, że Jezus nas zaprasza do takiej też głębokiej wspólnoty, żebyśmy na świat patrzyli Jego oczami. Czyli nie patrzyli na świat tylko jako ludzie domagający się sprawiedliwości, prawda? Bo w nas jest, to trzeba byłoby bardziej wejść w bullę papieża. Papież nam pokazuje, że w nas ciągle jest ta skłonność do bycia sprawiedliwym, aczkolwiek ta sprawiedliwość jest ciągle wypaczana. Bóg, Jezus nas zaprasza, żebyśmy przekroczyli to bycie sprawiedliwym, a poszli w kierunku miłosierdzia. Spojrzeli na świat Jego oczami, miłosiernego Jezusa, miłosiernego Boga. Ale także z drugiej strony, to, że jest to zjednoczenie twarzy Jezusa z człowiekiem, to jest to, że Jezus nas zapewnia, że również patrzy bardzo realnie na to, co my przeżywamy. Że wchodzi w zjednoczenie, w relacje z człowiekiem i także potrafi spojrzeć oczami człowieka. Nie jest wyobcowany, nie jest kimś, kto jest tylko idealny, wyobcowany, jakby tylko gorszący się naszym życiem, gorszący się naszym grzechem, nie? Też nas zapewnia, że patrzy również tak, jak my patrzymy na ten świat, zapraszając nas do tej wspólnoty, zapraszając nas do tej jedności, nie? I oczywiście tu jeszcze zwrócę uwagę na taką pewną grę barw. Widzimy, że ten kolor niebieski się rozjaśnia. To jako autor tłumaczy, że Jezus wyprowadza człowieka z ciemności grzechu do pięknego blasku raju, do pięknego blasku Królestwa Bożego, nie? Niosąc człowieka na swoich ramionach, oferując mu swoje ramiona, nie? To jest, moi drodzy, bardzo niezmiernie istotne takie odkrycie oblicza Jezusa, oblicza Boga, żebyśmy dzielili się z innymi takim patrzeniem, z takim obrazem Boga, z takim przeżywaniem Boga, żeby inni również mogli się tym zachwycić, nie? Za chwilę będziemy jeszcze mówili sobie o świadectwie, bo na czym też polega dzisiaj nieszczęście człowieka, nie? Dlaczego my się nieraz dążymy, że ludzie do kościoła nie chodzą, że ludzie nie wierzą, że żyją sobie takim swoim rytmem? Dlatego, że za bardzo patrzą na Boga, też to by brzmiało się w kazaniu, za bardzo patrzą na Boga jako sędziego, obcego sędziego, władcę, który gdzieś tam patrzy z góry, świat jest dla niego obcy, on sobie gdzieś tam w niebie, świat sobie idzie swoim rytmem, prawda, nikt nas już nie kocha, rzeczywiście tylko ciągle wojny, terroryzm i tak dalej, i dlatego trzeba pomóc światu odkryć takiego Boga. Boga, który jest taki rzeczywiście, jest taki prawdziwy. To nie jest Bóg, który sobie wymyśliliśmy go na potrzeby roku miłosierdzia, tylko to jest rzeczywiste oblicze Boga. Prawdziwe, które wypływa z Pisma Świętego. Bóg się nam takim przedstawia. Jestem, który jestem. Prawda? Bóg, który istnieje. Bóg, który jest człowiekiem. Wchodzi w relację, zaprasza do tej relacji. Nie? I jest przede wszystkim kochający. Jest przede wszystkim słuchający. Jest miłością. Przepraszam, troszeczkę... Dlatego pytałem się, czy nie ma słuchania. Przez chwilę było tylko trochę, a teraz było w całości. Dobrze. Pójdźmy dalej. Teraz, moi drodzy, wejdźmy troszeczkę w papieża Franciszka. Tak jak powiedziałem, papież Franciszek, kiedy zapowiedział rok miłosierdzia, wszystko wyjaśnił w swojej bulli, w swoim dokumencie Misericordiae Vultus, nie? Oblicze miłosierdzia. To ta bulla, ten dokument ukazał się w Wielkim Poście 2015 roku. Zachęcam. Uważam, że właśnie ktoś taki, kto jest jakby w elicie też Kościoła, jak w akcji katolickiej, prawda? To jest swego rodzaju elita. To, żeby sięgać do takiego dokumentu, nie? Przeczytać sobie taki dokument. On jest opublikowany, on jest w internecie, nie ma problemu, żeby sobie znaleźć. Bardzo prosty tekst papieża, który krok po kroku pozwala nam zrozumieć, wejść w ten klimat przeżywania roku miłosierdzia, dlaczego on jest tak istotny, dlaczego taka właśnie inicjatywa papieża, dlaczego nas do tego zaprosił, dlaczego też poczuł się taki przynaglony do tego, prawda? Że najpierw nas przygotowywał, a teraz nas do tego zaprosił. Chociaż ja też, moi drodzy, chcę, żebyśmy zawsze patrzyli na to, co dzieje się w Kościele też całościowo, nie? Że my do tego byliśmy przygotowywani od dłuższego czasu. Proszę zwrócić uwagę na miłosierdzie. Pan Bóg kiedyś szczególnie zwrócił uwagę, ja już pomijam, że to jest zawarte w Piśmie Świętym, prawda? Przecież to jest najistotniejsze. Ale przecież objawienia Jezusa Miłosiernego kiedy miały miejsce? Na początku XX wieku. 100 lat temu już nas Jezus zaczął do tego przygotowywać, żebyśmy odkryli Jego prawdziwe, rzeczywiste oblicze. Żeby nie żyć zafałszowanym obliczem, prawda? Później mieliśmy siostrę Faustynę, dzienniczek, później mieliśmy Jana Pawła II, mieliśmy zatwierdzenie czy ogłoszenie święta miłosierdzia, kanonizację świętej Faustyny Kowalskiej. Proszę zobaczyć, idźmy krok po kroku, jak przez ostatnie 100 lat Pan Bóg nas do tego przygotowywał. Żeby dać nam teraz prezent w postaci jubileuszu, czasu łaski, ogromnego wylewu tej łaski miłosiernego Boga na nas.
Patrzmy zawsze na to całościowo. To tak jak czytamy Pismo Święte. Proszę zwrócić uwagę, że nawet jak sobie wejdziemy w Stary Testament, historia Józefa, dobrze ją znamy. I możemy powiedzieć, zostać tylko na poziomie zgorszenia, że bracia sprzedali swojego brata Józefa, tak? Bo im przeszkadzał, bo nie chcieli mieć swojego brata. Ale co się później okazało? Że Pan Bóg to wszystko skrupulatnie zaplanował, żeby ocalić tych sprzedających braci. Bo później Józef co? Karmił ich. Miał pozycję w Egipcie i mógł karmić swoich braci, którzy przeżywali głód. I trzeba tu popatrzeć zawsze, możemy powiedzieć, że Stary Testament nas gorszy, bo w Starym Testamencie jest tyle różnych sytuacji, ale tam zobaczmy ogromny plan Boży wobec człowieka. Bóg krok po kroku planuje wszystko, jest wszystko zaplanowane. Też jak to było dzisiaj mówione właśnie w kazaniu, w homilii, że Pan Bóg ma plan, ma propozycję dla człowieka, którą należy odkryć, nawet jeżeli to się będzie wiązało z cierpieniem. Nawet jeżeli się to wiązało z cierpieniem, bo nigdy nie będzie łatwo, lekko i przyjemnie, prawda? Będzie cierpienie, będzie właśnie nawet taki fakt sprzedaży brata, czyli coś bardzo przykrego, coś bardzo gorszącego, ale później się okazuje, że to jest dobro. Pan Bóg to wszystko zaplanował, żeby taka, a nie inna była sytuacja, nie? Moi drodzy, proszę pozwolić właśnie wchodząc w dwa takie teksty papieża Franciszka, które mnie ujęły. Ja zrozumiałem też, odkrywając jeszcze w Wielkim Poście, zaraz po ukazaniu się tej bulli, dlaczego rok miłosierdzia, nie? I wybrałem takie dwa teksty, które mnie osobiście ujęły. Papież pisze tak. Potrzebujemy nieustannie kontemplować tę tajemnicę miłosierdzia. Nieustannie. Jest ona dla nas źródłem radości, ukojenia i pokoju. Jest warunkiem naszego zbawienia. Miłosierdzie to jest słowo, które objawia przy Najświętszą Trójcę. Miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, w którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka, gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego brata. Uważam, że to jest niesamowicie ważny tekst tej bulli. Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj czego pragniemy? Pragniemy pokoju. My się czujemy zagrożeni ciągle. Zagrożony jest pokój wojną, zagrożony jest pokój korupcją, zagrożony jest pewnymi awanturami politycznymi, lewactwem. I papież pokazuje źródło, gdzie jest źródło ukojenia, gdzie jest źródło, żeby zaradzić temu, co się dzieje w świecie. W miłosierdziu. Odkryciu miłosierdzia, stania się świadkiem miłosierdzia. Dlaczego? Bo miłosierdzie jest dla nas źródłem czego? Radości, ukojenia i pokoju. Przez miłosierdzie człowiek ma nadzieję bycia kochanym na zawsze, mimo ograniczeń naszego grzechu. Kiedy człowiek odkryje takiego Boga, odkryje rzeczywiste oblicze Boga, wtedy czuje się dla Boga takiej warstwy zła, z której by nie mógł wyjąć człowieka. Z której by nie mógł wyciągnąć człowieka, żeby żył dobry. Nie ma czegoś takiego, prawda? Tylko co jest ważne? Żeby ten człowiek, który utracił swoją godność, pozbawił się lub został pozbawiony, rzeczywiście odczuł, że Bóg go kocha. Że Bóg go kocha. Moi drodzy, to tak popatrzmy na nasze życie. No, jak dziecku stanie się krzywda. Nie wiem, dostanie klapsa, wywróci się. Płacze. Prawda? Płacze. Kiedy przestaje płakać? Kiedy ojciec albo matka go przytuli do siebie. Prawda? Wtedy przestaje płakać i czuje się bezpieczny. Zaczyna zmieniać się jego życie. Przed chwilą był nieszczęśliwy, płakał, a później zaczyna się zmieniać jego życie. Tak samo jest, jeżeli człowiek odkryje miłość Boga. Jeśli da się ponieść na ramionach Bogu, przytuli się do Boga, zmieni się wszystko zło, co było w jego życiu. Ja to nazywam współpracą z Bogiem. Możemy nazywać jak chcemy, ale cieszę się, że Panie czuje tak. Jeżeli nie będzie chciał, będzie stawał koniem. Tylko ktoś go musi do tego doprowadzić. Ktoś go musi poprowadzić, żebyśmy łatwo nie skreślali ludzi. I drugi, 14 punkt, proszę pozwolić, że ja się zacytuję. Z bogactwa, bo znowu o tej encyklice, to moglibyśmy tu trzy biskupienia zrobić, nie? Ów ludzki świat, napisał papież, nie może stawać się bardziej ludzkim, jeśli nie wprowadzimy wieloraki zakres stosunków między ludźmi, a także stosunków społecznych wraz ze sprawiedliwością, o którą się tak świat upomina, owej miłości miłosiernej, która stanowi mesjańskie orędzie Ewangelii. Choćbyśmy jeszcze nie wiadomo, ile podpisali umów, ile otworzyli parlamentów, ile byśmy ratyfikowali różnych ustaw i no nie wiem, jak to jeszcze wszystko nazwać, ale jeżeli w tym wszystkim, czyli w relacjach ludzkich, nie będzie miłości miłosiernej, to jest praca martwa, to jest praca syzyfowa, która nic nie przyniesie. Nie przyniesie żadnych skutków. Będziemy z kryzysu wchodzili w kryzys, prawda? Dlatego papież już wtedy tak to napisał. Jeżeli chcemy, żeby świat był ludzki,
żeby w świecie była rzeczywiście sprawiedliwość. Nie sprawiedliwość polegająca na tym, że powiedzmy jeden, prawda, zarabia tyle, a stu zarabia tyle. Prawda? I wszyscy mówią, że to jest sprawiedliwe, że to ma być sprawiedliwe, nie? Że to rzeczywista sprawiedliwość, to nie obejdzie się nigdy bez miłości miłosiernej, która stanowi mesjańskie orędzie Ewangelii. Nie? Nie ma innej drogi, nie ma innej możliwości, nie ma innego systemu. Nie ma. I nikt nie wymyśli, dlatego że świat jest dziełem. Idźmy, moi drodzy, dalej. Tu właśnie chcę jeszcze raz przypomnieć Księgę Proroka Ozeasza, czyli ten 11 rozdział, od którego zacząłem, nie? To już nie będę do niego głębiej wracał, ale w swojej bólu papież Franciszek piękno dokonuje taką refleksję na tym 11 rozdziale Księgi Proroka Ozeasza, w którym odkrywamy to oblicze miłosiernego Boga, nie? Boga, który rozrzewnia się nad swoim ludem, Boga, którego szarpie do gniewu. Tak możemy powiedzieć, szarpie go do gniewu. No bo widzi, że ciągle jest, człowiek jest niewierny. Bóg mu daje tyle, Bóg mówi, ja dałem tobie tyle. A ty idziesz i oddajesz cześć Baalowi. Szukasz sobie bożków. I Boga szarpie, żeby wylać gniew. A czym się patrzy? Że wylewa miłosierdzie. Taki jest Bóg. Nienormalne, nie? No, powinien się pogniewać. Może byśmy wreszcie do rozumu doszli. Może by niektórzy ludzie doszli do rozumu. Ale Bóg wylewa swoje miłosierdzie, bo wie, że gdy przytuli tego zranionego człowieka, gdy ten człowiek się wtuli w jego ramiona, zacznie się odmieniać jego życie. Zacznie się odmieniać jego życie. Nie? Dyscypliną nie odmienimy. Klapsem nie odmienimy. Klapsem tylko na chwilę uciszymy, ewentualnie. Moi drodzy, bardzo piękne są przypowieści. Także nie jest czas na to, żebyśmy się długo nad nimi zatrzymywali. Ale odsyłam do Księgi, do Ewangelii Świętego Łukasza. Takie trzy przypowieści, które pięknie pokazują miłosierdzie Boga. Przypowieść o zaginionej owcy, o zaginionej monecie i o synu marnotrawnym, nie? Czyli to jest pokazane, że Bóg wydobywa spod nawarstwień zła. Bóg jest w stanie zrobić wszystko, zostawić te 99 owiec, ten pasterz, prawda? I pójść tą jedną szukać. Jedną szukać. Bardzo piękne jest też tłumaczenie tej przypowieści, że to, że Bóg ją odnalazł, nie? To też widzimy tu miłosierdzie Boga. To nie jest akcent postawiony na to, że ta owca chciała być odnaleziona. Że ta owca beczała i swoim beczeniem sprowadziła pasterza. Że domagała się odnalezienia. Nie. Tam nie ma mowy na ten temat. Tylko inicjatywa leży po stronie Boga. To Bóg całkowicie, widząc brak owcy, zostawia 99, idzie i szuka tę jedną. Wszystko jest w Bogu. To Bóg wychodzi z inicjatywą. Tylko trzeba się na tę inicjatywę otworzyć, nie? Bóg cały czas z niego wychodzi. Idźmy, moi drodzy, dalej, żebyśmy o czasie skończyli. Możliwości przeżycia roku miłosierdzia. Oczywiście jest to bogactwo o wiele bogatsze, tak mogę powiedzieć, nie? Ja tylko chcę wskazać na cztery takie właśnie możliwości przeżycia roku miłosierdzia. Słowo Boże, pielgrzymki, odpusty, uczynki miłosierdzia względem duszy i względem ciała. Zwrócimy sobie teraz na to uwagę. Dlaczego tak jest istotne Słowo Boże? I tutaj znowu wrócę do bulli papieża. Papież to przepięknie wytłumaczył. Mówi tak. Aby być zdolnymi do miłosierdzia, bo mamy się stać miłosierni jak Ojciec, powinniśmy najpierw nastawić się na słuchanie Słowa Bożego. To oznacza odzyskanie na nowo wartości ciszy, aby móc medytować Słowo, które jest do nas zwrócone. W ten sposób możliwa jest kontemplacja miłosierdzia Boga i przyjęcie Go jako własnego stylu życia. Tylko przez Słowo Boże. Bo moglibyśmy sobie powiedzieć, no dołożę wysiłku dużo w swoim życiu, żeby przez ten rok stać się bardziej miłosiernym. Ale będę robił swoim wysiłkiem. To szkoda czasu. Bo nikt tego wysiłkiem... Dlatego, że człowieka będzie ciągle ciągnęło w stronę, żeby właśnie domagać się sprawiedliwości, często zafałszowanej sprawiedliwości, wielu rzeczy nie zapomni, nie przebaczy, wielu rzeczy będzie ciągle pamiętał, zło, które zostało mu wyrządzone i tak dalej, i tak dalej. Tylko będzie na chwilę podejmował jakieś staranie. Po co rzeczywiście jest w stanie zmienić człowieka, proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo ważne zdanie, to, że miłosierdzie stanie się stylem życia. Nie czymś chwilowym na rok miłosierdzia, stylem życia. Możliwe jest przez Słowo Boże. Wydaje się, że to drugie zdanie utopijne, nie? Odzyskać na nowo wartość ciszy. Słyszeliśmy w kazaniu, no,
o tych wszystkich palmtopach, laptopach, smartfonach, telefonach, nie? Jedno przy uchu, drugie przy uchu, słuchawki w uchu, no jak ta cisza. Nie odzyskamy tego, no to nie otworzymy się na słowo, bo on się nie przebije. Wiadomo, że to może nie dotyczy tu gremium siedzącego, ale chodzi o to, żebyśmy się stawali też świadkami tej prawdy. Żeby nie szukać możliwości stawania się miłosiernym przez inny sposób, bo go nie znajdziemy. Nie znajdziemy. Ono jest w Słowie Bożym. Dlatego rok miłosierdzia jest też rokiem nam zaproponowanym, żebyśmy to, co papież tak mówi bardzo dosłownie mówi, ostatnio mówił, Pismo Święte jest jak dynamit. Jest w stanie rozwalić wszystko. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Jest w stanie zmienić wszystko. Słowo Boga. Dlatego mówi, noście w torebce, w saszetce, miejcie w samochodzie, wszędzie czytajcie Słowo Boże. Tam, gdzie macie czas, jedziecie w metrze, jedziecie w autobusie, czytajcie Słowo Boże. Miejcie kieszonkowe, żeby komuś dać, żeby komuś podarować. Dzielić się Słowem Boga, Słowem Bożym. Bo ono jest w stanie całkowicie zmienić człowieka do takiego stopnia, żeby miłosierdzie stało się jego stylem życia. Stylem życia. To, co papież Benedykt mówił często, kiedy podejmujemy formację, to po to, żeby w nas narosła tkanka chrześcijańska. Nie, żebyśmy się posmarowali kremem pod tytułem chrześcijaństwo i za chwilę będziemy podkreślić i zmyjemy. Tkanki nie zmyjemy. Tkanka chrześcijańska musi rosnąć. Żeby to stawało się stylem naszego życia. Tym, czym rzeczywiście na to się dzieje. Druga sprawa, moi drodzy, to są pielgrzymki. W Roku Świętym ważne jest pielgrzymowanie. Proszę pozwolić, że znowu skorzystam ze słów papieża Franciszka. Pisze tak w swojej próbie. Pielgrzymka jest znakiem szczególnym w Roku Świętym, ponieważ jest ikoną drogi, którą każda osoba przemierza w czasie swojej egzystencji. Życie jest pielgrzymką, a istota ludzka to wiatr, pielgrzym, który przemierza drogę aż do osiągnięcia pożądanego celu. Również po to, aby dotrzeć do drzwi świętych w Rzymie i w każdym innym miejscu, będziemy musieli pójść na pielgrzymkę każdy na miarę własnej siły. Stanie się ona znakiem, że również miłosierdzie jest celem, który mamy osiągnąć, a który wymaga zaangażowania i poświęcenia. Pielgrzymka niech zatem stanie się bodźcem do nawrócenia. Przekraczając drzwi święte, pozwolimy się objąć miłosierdziu Bożemu i zaangażujemy się, byśmy byli miłosierni dla innych, tak jak Ojciec jest miłosierny dla nas. Tutaj, moi drodzy, jest bardzo ważna sprawa, bo wiemy o tym, że Rok Święty zawsze kojarzy nam się z otwarciem drzwi świętych. Papież otwiera uroczyście drzwi święte, zrobił to 8 grudnia. Później biskupi w swoich kościołach, papież w innych kościołach w Rzymie otwierał te drzwi 13 grudnia. Jeszcze nawet 20 grudnia będą otwierane kolejne drzwi święte. Papież dał ten przywilej, że tych drzwi świętych na świecie jest mnóstwo. Coś policzyli, że w tej chwili, że 30 tysięcy drzwi świętych zostało otwarte. W naszej diecezji jest 8, 9 nawet. 9 drzwi świętych, do których możemy pielgrzymować. Przeżyć pielgrzymkę rowerem, pieszo, samochodem, pielgrzymkę jako czas nawrócenia, czas wyrzeczenia, po to, żeby dojść do celu, jakie są drzwi święte. A drzwi święte, co symbolizują? Jezusa, bramę owiec. Jezus stoi tak jak te drzwi otwarte, z otwartymi ramionami i chce przygarniać człowieka. Chce przytulać człowieka, po to, żeby wprowadzać go do raju. Żeby człowiek mógł odkryć swoje piękne, rzeczywiste życie. Prawda? Życie, które mu podarował Bóg. I dlatego pielgrzymujemy, żeby się nawracać. Żeby odkrywać cel. Celem jest życie wieczne, ale celem jest także odkryć piękno oblicza Boga, miłosiernego Boga, żeby samemu stać się miłosiernym. Żeby stać się obrazem Boga dla innych ludzi. Nie? Dlatego tak ważna jest pielgrzymka, którą powinniśmy odbywać do drzwi świętych. Pielgrzymujemy do Rzymu, gdzie są te, powiedzmy, centralne drzwi w Bazylice Świętego Piotra, ale nie mniej wartościowe są każde inne drzwi otwarte w kościołach lokalnych. I moi drodzy, właśnie gdzie można pielgrzymować? Bo to robiło się Rzym, Kraków, Łagiewniki, Gilno, ale my korzystajmy z kościołów jubileuszowych w diecezji legnickiej. Mamy ich, tu jest zapisane 8. W samej Legnicy mamy 2, bo jest katedra, i od jutra kościołem jubileuszowym będzie również kościół grekokatolicki w Legnicy, na ulicy Wrocławskiej. Też jest kościół jubileuszowy. My go, wiadomo, że grekokatolicki kościół ma swoje struktury, dlatego nie wchodzi do struktury diecezji legnickiej, ale to są też drzwi święte, to jest też kościół jubileuszowy. Jest w Legnickim Polu, jest kościół jubileuszowy w Lubinie, Jana Bosko.
Kościół Polkowica Królowej Polski, Bazylika w Jednej Górze, Bazylika w Krzyszowie, Bazylika w Bolesławcu od jutra, tak do jutra czyli święto otwarte, i Kościół Świętego Bonifacego w Dużalcu. Mamy całą przestrzeń diecezji, gdzie możemy pielgrzymować do Ziemi Świętej. Możemy pielgrzymować do Ziemi Świętej, żeby przechodzić przez tą bramę świętą, przeżywać nawrócenie. No i oczywiście, to za chwilę wrócimy do uczynku miłosierdzia, oczywiście przekroczenie drzwi świętych wiąże się z uzyskaniem odpustu. To jest też specyficzne i charakterystyczne dla roku świętego. Możemy uzyskać odpust, prawda? I proszę, moi drodzy, znowu posłużę się słowami papieża Franciszka. Papież napisał tak w swoim bólu. W sakramencie pojednania Bóg przebacza grzechy, które zostają naprawdę zgładzone. Całkowicie. Lecz jednak negatywny ślad, który grzechy zostawiły w naszym postępowaniu, w naszych myślach, pozostaje. Pozostaje. Grzech czyni w życiu człowieka straszne spustoszenie. Pan Bóg w sakramencie pokuty wybacza. Ale pozostaje, tak sobie możemy wyobrazić, pewna skaza na sumieniu. Zostawia pewien negatywny ślad, że nie potrafimy rzeczywiście kochać. Ale co pisze papież? Podkreślając nasze rolę. Miłosierdzie Boże jest jednakowoż silniejsze również niż ten ślad. Dlatego to miłosierdzie staje się dla nas odpustem. Chce Bóg przez fakt odpustu zmazać ten negatywny ślad. Całkowicie zmazać ten negatywny ślad. Dlatego papież pisze odpustem Ojca, który przez Kościół Rodzicę Chrystusa dosięga grzesznika, któremu udzielił już przebaczenia i uwalnia od każdej pozostałości skutku grzechu. Od każdej. Odpust uwalnia. Umożliwiając mu raczej działanie z miłością oraz wzrastanie w miłości niż podobny upadek grzechu. Proszę to, moi drodzy, uchwycić, nie? Bo my często nie rozumiemy do końca odpustu. Nam się za bardzo odpust kojarzy z kalendarkami typu to, co jest stragany przy kościele i tak dalej. Jak tak zapytali ludzi, z czym ci się kojarzy odpust? Można kupić cukierki, prawda, na odpuście. Można pajacyki kupić na odpuście, nie? Czyli odpust, tak mówimy, imieniny Pana, nie? I często to zostaje na takiej spłyconej płaszczyźnie. Znaczy na takim płytkim pojęciu. Moi drodzy, to mamy wyjaśnione. To jest ślad, który zostawia grzech. Przebaczony grzech. I teraz w nadzwyczajnych okolicznościach, w czasie łaski, Bóg chce ten ślad zmazać. Po co chce go zmazać? To jest, moi drodzy, ważne. Żeby działać z miłością i wzrastać w miłości, a nie upadać w grzech. Bo ta skaza, ten ślad będzie nas zawsze ciągnął w stronę grzechu. Będzie nas zawsze ciągnął w stronę grzechu. Dlatego jest tak ważne, żeby korzystać z odpustu. Wtedy, kiedy możemy. Po co? Żeby kochać. A jak będziemy kochać, będziemy stawali się obliczem miłosiernego Boga. Odpust nam tym pomaga. Słowo Boże i odpust nam również tym pomaga. Oczywiście odpust, który jest związany z sakramentem pokuty i pojednania. Tylko nie chcę na tym sakramencie teraz się znowu długo zatrzymywać, bo nie mamy na to czasu, wiem, że już powinienem finiszować. Nie? I moi drodzy, teraz króciutko jeszcze odpusty w roku miłosierdzia. Kiedy możemy wzyskać? Za przekroczenie bramy miłosierdzia. Kiedy człowiek jest w stanie łaski uświęcającej, kiedy pomodli się w intencjach Ojca Świętego, wyzna swoją wiarę, westchnie do Jezusa Miłosiernego, na przykład Jezu, ufam Tobie, kiedy przyjmie Komunię Świętą, pójdzie na przeświętą, przyjmie Komunię Świętą, przekroczy bramę miłosierdzia, prawda? Może uzyskać odpust. Kto mieszka albo w Legnicy, albo w Lubinie, albo w Zgorzelcu, albo w Krzeszowie, w Wielkiej Górze, może to codziennie. Może codziennie. Może uzyskiwać odpust. Proszę zobaczyć. Papież mówi tak dalej. Dla chorych. Oni nie mogą pójść do bramy miłosierdzia. Byliby pokrzywdzeni. Ale papież im otworzył inną bramę miłosierdzia. Dla nich bramą miłosierdzia staje się przeżywanie z wiarą i radosną nadzieją cierpienia. Chory, który leży w łóżku, obłożnie chory, ale z wiarą i radosną nadzieją przeżywa swoje cierpienie. Jest w stanie łaski uświęcającej, przyjmie komunię, pomodli się albo pomodlą się z nim prędny, może uzyskać odpust zupełnie. Więzień ma ograniczoną wolność. Nie może pójść do bramy miłosierdzia, bo siedzi w celi. Za przekroczenie drzwi celi więziennej. W roku jubileuszowym drzwi celi więziennej stają się bramą miłosierdzia. Tak napisał papież. On ma do tego pełne prawo, żeby to uczynić. Tak? To kiedyś Jezus powiedział, co zrobisz, na ziemi będzie związane w niej. Czwarta sprawa. Za uczynki miłosierdzia. Papież również bardzo mocno nam na rok miłosierdzia stawia do refleksji
i do przeżywania, do wprowadzenia w swoje życie uczynki miłosierdzia względem ciała i względem duszy. Teraz zrobimy egzamin z katechezy. Kto jest w stanie na jednym oddechu wszystkie 14 wymienić? Nie? Zapominamy. Zapominamy, dlatego, ale to nie szkodzi, my jesteśmy ludźmi. Ja też się przyznaję, że miałem z tym problem. Nie? Ja nie jestem taki cwaniak, ja mam na slajdzie, zaraz wyświetlę, nie? Ale moi drodzy, rok miłości, cały rok mamy, żeby je na nowo odkryć. Dlaczego? Bo one są sprawdzianem tego, czy rzeczywiście jesteśmy uczniami Jezusa. Czy idziemy w stronę miłosierdzia. One nam pozwalają stać się obliczem miłosiernego Ojca. Przez takie małe czyny, bo pierwszy czynek miłosierny względem ciała, chyba wszyscy pamiętają, głodny, naprawiony, spragniony, i idźmy teraz sobie powtórzmy wszystkie. Bo tutaj ja je zapisałem, proszę bardzo. Głodny nakarmić, spragniony napoić, nagi przyodziać, przybyszów dom przyjąć, więźniów pocieszać, chorych nawiedzać, umarłych przeprowadzać. I oczywiście względem ciała, ducha. Wątpiącym dobrze radzić, nieumiejętnych pouczać, grzeszących upominać, strapionych pocieszać, krzywdy cierpliwie znosić, urazy chętnie darować, modlić się za żywych i umarłych. Za każdy codziennie możemy uzyskać odkryt zupełnie. Paweł mówi, jeżeli choć jeden w ciągu dnia uczynisz, możesz uzyskać odpust zupełnie. Po co? Żeby kochać i móc czynić następne. Bo moi drodzy, dać kawałek chleba głodnemu to nie jest takie trudne, nie? Dać ciuchy, jak robimy porządki na święta, prawda, i coś jest zaciążne dla nas, dać komuś nie jest takie trudne, nie? Nawiedzić chorą sąsiadkę nie jest takie trudne. Ale teraz zobaczmy to. Krzywdy cierpliwie znosić. To już jest o wiele trudniejsze. Proszę zwrócić uwagę, jak nam ktoś naciśnie na odcisk. Nosimy w sobie te krzywdy. Ile razy jest tak, że żona potrafi mężowi po 40 latach dopomnieć, że popatrz, twoja matka w naszym weselu mi powiedziała takie, a takie słowo, prawda? Popatrz. Ja jej nie zapomnę tego. Nigdy w życiu, jak ona mogła. A ja tyle się starałam, nie? Oczywiście żartuję tych chwili, ale są takie sytuacje, jest ich mnóstwo. Zobaczmy, urazy chętnie darować, nie? Pomodlić się dla żywych i umarłych, no to nie ma takiego problemu, nie? No, zwłaszcza jak mówię do takich ludzi, którzy są w akcji katolickiej, nie? Bo, ale wątpiący dobrze radzić. Ale już jest trudniejsze. Ile razy milczymy i nie odzywamy się, gdy mamy przed sobą wątpiący. Co zrobiliśmy wobec sąsiada spod dziesiątki, żeby pomóc mi się nawrócić? Dzień dobry, pies się wysikał, dzień dobry, dzień dobry. No i tyle. Dlatego, moi drodzy, papież mówi, tak napisał na ten temat. Jeszcze pani prezesie mam minutkę? Papież akurat. Jest moim gorącym życzeniem, aby chrześcijanie przemyśleli podczas jubileuszu uczynki miłosierdzia względem. To jest ważne. Przepowiadanie Jezusa przedstawia te uczynki miłosierdzia, bo one są na podstawie Biblii, nie? One nie są na podstawie. Abyśmy mogli poznać, czy żyjemy jakiego uczniowie, czy też nie. One nam pozwalają poznać, czy jesteśmy uczniami miłosiernego Jezusa. Nie? Też nie chodzi o to, żeby teraz nie założyć sobie zeszyt i będziemy odtaczać, że o, jest odpust, bo udało mi się, nie? Jest odpust, nie? No żebyśmy nie poszli w faryzejstwo, żebyśmy nie poszli w taki, Pan Jezus to ganił, nie? Że tu trzeba być otwartym na łaskę, na ducha, ale oczywiście podejmować swoje starania. Jak najbardziej, podejmować swoje starania. Dlatego warto te uczynki sobie, moi kochani, gdzieś tam na sypialni, nad łóżkiem wywiesić i codziennie przy modlitwie na nie popatrzeć, nie? Codziennie na modlitwie sobie zwrócić uwagę, pobudzić swoje sumienie. Wielu księży, takie wyprodukowaliśmy banery w kurii, w moim wydziale, właśnie z uczynkami miłosierdzia względem ciała, względem duszy, wielu księży zamówiło do kościołów, wiszą centralnie, i jest okazja, żeby wierni będący na mszy świętej codziennie czy każdą niedzielę mogli na nie spojrzeć. No bo w domu, wiadomo, jak jest taki rytm, praca, dzieci, piesek i tak dalej, działka, czy tam jeszcze opieka nad chorym, no to człowiek żyje tym rytmem cały czas, no to chociaż żeby w niedzielę mogli tam sobie zrobić, nie? I wtedy po roku miłosierdzia już nikt nie będzie miał problemu, żeby je znać. Żeby je znać, nie? Dobrze, finiszujmy, żeby nie zagadać. Chociaż już zagadałem. Moi drodzy, no to generalnie na te rzeczy chciałem zwrócić uwagę, bo to niewiele powiedzieć, nie? Bo jest to przepiękne są rzeczy związane z rokiem miłosierdzia, no ale wiedziałem, że dano mi tu 45 minut, więc tak się mniej więcej przygotowali. Moi kochani, jest piękna modlitwa papieża Franciszka na rok miłosierdzia. To wiem, że teraz jest przerwa na kawę w planie, tak? To tą modlitwą pomódlmy się, bo jesteśmy zachęceni, żeby codziennie się nią modlić.
papież napisał na rocznym ofiardzie, zwracam uwagę na taki piękny tekst, który się w tej modlitwie tu pojawi, takie dziękczynienie, które wyszło z serca papieża. Panie Jezu, dziękuję, że pozwoliłeś mi upaść po to, żebym mógł zrozumieć tych, którzy upadają. To jest takie, możemy powiedzieć, no jak możemy dziękować za upadek? Upadek, jak się człowiek upadla w grzechach swoich, pozwala później zrozumieć brata, który również upada, bo my chcieliśmy, żeby świat był idealny. Żeby wszyscy byli idealni. No, najlepiej, żeby wszyscy byli tacy jak ja. Proszę bardzo, żeby wszyscy byli tacy jak ja. Piękny, wymalowany, z naszych akcji katolickiej, nie? Jak wszyscy tacy będą, to świat będzie piękny, nie? No, ale nie wszyscy są tacy, nie chcą tacy być, nie? Trzeba trochę zrozumieć. Ja też się często gruszyłem różnymi rzeczami, dopóki sam mocno nie upadłem. Jak upadłem, Pan Bóg mnie podniósł, patrzę całkowicie inaczej na świat. Zachęcam, wstańmy po modlitwie. Panie Jezu Chryste, Ty nam nas, abyśmy byli jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Twój wzrok pełen miłości uwolnił Zachariusza oraz Mateusza od niego pieniądza. A nie rządzący z tym Magdalenę od szukania szczęścia wyłącz się w rzeczach stworzonych. Zrobił się sprawił, że żyjący zapłakał od dalej, a żałujący dobry Lord usłyszał zapewnienie mu na prawie. Pozwól nam tak wysłuchać słów, które powiedziałem do Samarytanki, abyś się powiedział do każdego z nas, obydwyś znała dar Boży. Ty, który jesteś obliczem widzialnym, Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją przemoc, przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie, spraw, aby Kościół na świecie stał się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Ty wyznawałeś również, aby Twoi słudzy przydali mi w sławność podobną, aby mogli okazywać słuszne współczucie tym, którzy trwają w niewiedzy i błędzie. Nie każda osoba, która się do nich zwraca, czuje się poszukiwana, kochana oraz doświadcza przebaczenia od Boga. Poślij Twojego Ducha i uświęć wszystkich nas i Jego namaszczeniu, aby ich lewusz miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Twój Kościół z pozdrowionym entuzjazmem mógł nieść dobrą dominę Bogowi, głosić wolność więźniom i uciśnionym oraz przywracać wzrok niewidomym. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję bardzo. Wielokrotnie z nami, nas wspomagającego, zarówno tutaj, w tym centrum, jak i w innych miejscach, jak też u siebie w parafii, o tym pamiętamy. Chcieliśmy się podziękować serdecznie za tę wieloletnią współpracę i ponieważ na tę okoliczność udało nam się wybić, może nie dosłownie taki medal pamiątkowy, to prosimy, żeby ksiądz medal chciał przyjąć na pamiątkę współpracy. Dziękuję. Niezawodnym przyjacielem, którego wymieniamy tutaj w naszej okolicznościowej, tu bardzo prosimy o, nie wiem, ksiądz profesor tego nie widział, którego wymieniamy wśród naszych przyjaciół, jest ksiądz kanonik Aleksander Ziemiński. Jemu bardzo wiele zawdzięczamy, zwłaszcza sesję papieską pamiętną, którą można powiedzieć, że już od dawna, ale pamiętamy to, tutaj jedna z, dlatego pamiętamy, że była wyjątkowa sesja, bo tak zostaliśmy tam ugoszczeni, że pewnie już się później to nie zdarzało. Żeby ksiądz kanonik był pewien, że pamiętamy o tym i żeby ksiądz kanonik nie zapomniał o nas w przyszłości, to musimy tu. Kanonik właściwie zawsze przywozi jako jedyny parafialny asystent.
właśnie swojej parafii, tak przychodzi do niego reprezentację i sam uczestniczy w naszym spotkaniu. Dziękujemy bardzo. Gdyby ktoś z Państwa jeszcze potrzebował, to bardzo prosimy, tylko tak jak mówiłem, żeby nie traktować tego jak ulotki wyborcze, bo one się później nie chciałbym, żeby one później lądowały. No i teraz bardzo proszę do tego święta profesora. Kontynuujemy nasze spotkanie promocyjne. Ksiądz profesor nam zaproponował temat. Celebracja już jest od tego, że to nie było kulturyzmu pojednania. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo za takie wyróżnienie, medale. Nie mogłem wziąć udział w tych uroczystościach w niedzielę Chrystusa Króla. Bo jak Państwo wiecie, jestem proboszczem parafii świętego Tadeusza Apostoła, stąd też w niedzielę mam rozliczne obowiązki duszpasterskie również w swojej parafii. I cieszę się, że mogę dzisiaj być na tym spotkaniu w ramach rekolekcji, formacji i takiej refleksji adwentowej na temat naszego życia i drogi powołania. Wszyscy jesteśmy pod wrażeniem pontyfikatu papieża Franciszka, tego co on czyni, jego podejścia do różnych spraw, a także do nawiązania w swojej działalności do nauczania świętego Jana Pawła II. I ten rok święty, którym obecnie jesteśmy, jest też czasem takiej łaski dla nas i spojrzenia z miłosierdziem Bożym. W wielu wspólnotach parafialnych teraz odbywają się w adwencie rekolekcje, adwentowe dni skupienia. Jest celebrowany sakrament pokuty i pojednania i zastanawiamy się, dlaczego ci, którzy przez chrzest zostali włączeni do wspólnoty Kościoła Chrystusowego, nie korzystają z tego źródła Bożego Miłosierdzia. Stąd też i ten temat katechezy, prelekcji, celebracja Miłosierdzia Bożego w sakramencie pokuty i pojednania. Ojciec Święty Franciszek w Bulli Misericordiae Vultus stwierdził, że miłosierdzie to najwyższy i ostateczny akt, którym Bóg wychodzi nam na spotkanie. Miłosierdzie jest podstawowym prawem, które mieszka w sercu każdego człowieka. Gdy patrzy on szczerymi oczami na swojego brata, którego spotyka na drodze życia. Miłosierdzie to droga, która łączy Boga z człowiekiem, ponieważ otwiera serce na nadzieję bycia kochanym na zawsze, pomimo ograniczeń naszego grzechu. Dokument ten, który zapewne wielu z nas czytało, Bulla Misericordiae Vultus, o którym pewnie również mówi ksiądz Wolański, zapowiada nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia jako pełen łaski czas dla Kościoła. Papież uzasadnił też wybór daty rozpoczęcia jubileuszu miłosierdzia. Rok święty zostanie rozpoczęty 8 grudnia, mówi papież. Uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny. Ta uroczystość liturgiczna wskazuje sposób, w jaki Bóg działał już od początku naszej historii. Po grzechu Adama i Ewy Bóg nie chciał zostawić ludzkości samej, wystawionej na działanie zła. Stąd też w swoim zamyśle zechciał on, aby Maryja, święta i niepokalana w miłości, stała się matką odkupiciela człowieka.
na ogrom grzechu Bóg odpowiada pełnią przebaczenia. Miłosierdzie będzie zawsze większe od każdego grzechu i nikt nie może ograniczyć miłości Boga, który przebacza. Tę właśnie uroczystość niepokalanego poczęcia otworzę z radością drzwi święte. Z tej okazji staną się one bramą miłosierdzia, gdzie każdy wchodzący będzie mógł doświadczyć miłości Boga, który pociesza, przebacza i daje nadzieję. Papież Franciszek, ogłaszając nadzwyczajny jubileusz miłosierdzia, nawiązał do nauczania świętego Jana Pawła II, który wielokrotnie przypominał o Bożym miłosierdziu. W encyklice Vives in Misericordia papież napisał: Kościół żyje swoim autentycznym życiem, kiedy wyznaje i głosi miłosierdzie. Najwspanialszy przymiot Stwórcy i Odkupiciela. I kiedy ludzi przybliża do zbawicielowych zbrojów miłosierdzia, których jest dyspozytariuszem i szafarzem. Ogromne znaczenie ma w tej dziedzinie stałe rozważanie Słowa Bożego, a nade wszystko świadome i dojrzałe uczestnictwo w Eucharystii i sakramencie pokuty i pojednania. W sakramencie pokuty i pojednania, mówi papież, każdy człowiek może w sposób szczególny doświadczyć miłosierdzia, czyli tej miłości, która jest potężniejsza niż grzech. Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymają od miłosierdzia Bożego przebaczenie z niewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu grzesząc zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą. Jeżeli czytamy katechizm Kościoła katolickiego, to w tych punktach, które mówią o sakramencie pokuty i pojednania, jest wyjaśnione stosowanie różnej terminologii. Bo ten sakrament nazywa się sakramentem nawrócenia, ponieważ urzeczywistnia w sposób sakramentalny wezwanie Jezusa do nawrócenia, drogę powrotu do Ojca, od którego człowiek oddalił się przez grzech. Nazywa się sakramentem pokuty. Często słyszymy w ogłoszeniach, w różnych wystąpieniach duchowych, te różne nazwy tego samego sakramentu. Stąd katechizm porządkuje, wyjaśnia używaną terminologię. Nazywa się sakramentem pokuty, ponieważ ukazuje osobistą i eklezjalną drogę nawrócenia, skruchy, zadośćuczynienia ze strony grzesznego. Nazywa się sakramentem spowiedzi, ponieważ oskarżenie, spowiedź z grzechu przed kapłanem jest istotnym elementem tego sakramentu. Sakrament ten jest również wyznaniem, uznaniem i uwielbieniem świętości Boga oraz Jego miłosierdzia wobec grzesznego człowieka. Nazywa się go sakramentem przebaczenia, ponieważ przez sakramentalne rozgrzeszenie wypowiedziane słowami kapłana Bóg udziela penitentowi przebaczenia i pokoju. Nazywa się sakramentem pojednania, ponieważ udziela grzesznikowi miłości Boga przynoszącej pojednanie. Pojednajcie się z Bogiem. Takie słowa święty Paweł napisał w drugim liście do Koryntian w rozdziale 5, wierszu 20. Wezwanie do tego, aby pojednać się z Bogiem. Ten, kto żyje miłosierną miłością Boga, jest gotowy odpowiedzieć na wezwanie Pana. Najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. I dlatego tak bardzo istotne i ważne są postawy, jakie człowiek
przyjmuje wobec tego sakramentu. Tak zastanawiamy się, dlaczego właśnie nie korzystamy tak często z sakramentu pokuty i pojednania. Dlaczego tak mało jest w nas pragnienia kierownictwa duchowego? Ojciec Święty Jan Paweł II przystępował bardzo często do tego sakramentu. Chociaż wiemy, że jego życie, jego droga życia była rzeczywiście drogą świadka Chrystusowego. Także święty i ojciec święty Franciszek mamy takie obrazki, że klęczy przy konfesjonale, spowiada się. I także i inni tak samo czynią. Oczywiście mamy też i taką świadomość, że jest wielu ludzi, którzy, chrześcijan, którzy nie korzystają z tego daru. Z jednej strony jest problem penitenta, brak ufności w miłosierdzie Boże. Wtedy jest takie zastanawianie się, czy mi Bóg przebaczy moje grzechy. I z drugiej strony jest postawa samego szafarza sakramentu. Ktoś po wielu latach później mówi, że przystępował do sakramentu pokuty, pojednania, no i został przez księdza no, tak brutalnie potraktowany. Pamiętam kiedyś taką sytuację, że po wielu latach starsi ludzie, no tak się złożyło w ich życiu, że tutaj przyjechał na ziemię zachodnie po wojnie, bo miał nakaz pracy. A takie też były działania. No i żona nie chciała przyjechać na zachód. Mieszkała, pochodziła z Warszawy, nie chciała przyjechać. No i później on musiał tutaj podjąć pracę. Ona została w Warszawie i ona założyła swoją rodzinę, nową, on też wychował dzieci. No i tak szedł tą drogą życia. Niesakramentalnego, ale starszym człowiekiem postanowił tak przygotować się, zwłaszcza, że był już w szpitalu raz czy drugi, spowiadał się przed operacją i dostał rozgrzeszenie w niebezpieczeństwie śmierci. I później z żoną przystąpili i jeden z ojców spowiedników powiedział do żony, że może przystępować do sakramentów świętych, do komunii, ale musi opuścić tego już starszego człowieka, opuścić, wyprowadzić się z domu. Ona była bardziej jego pielęgniarką w dawnych sytuacjach grzechu. No, żyli w białym małżeństwie, to tak? No i tak on to przeżył bardzo mocno, że ona powiedziała, że jego nie opuści, bo chce się opiekować nim, bo on już traci siły. Rzeczywiście umówiliśmy się na spowiedź. No i to też tak opatrzność tak pokierowała, że dwa dni po tej spowiedzi miał udar. Przestał mówić. Później no, nie mógł przyjąć komunii świętej w chorobie i po jakimś czasie zmarł. I ten sobie tak pomyślałem, no, to rzeczywiście jego takie pragnienie, bo bardzo tak był szczęśliwy, że może wyspowiadać się razem z żoną, przystąpić do komunii świętej, że rzeczywiście ucieszył się, że otrzymał ten dar Bożego miłosierdzia. Ale właśnie są problemy z jednej strony ze strony penitenta, a z drugiej strony, właśnie spotykamy takich szafarzy, którzy są nawet tacy okrutni podczas spowiedzi. W przepowiadaniu Jezusa wezwanie do nawrócenia jest związane w sposób bezpośredni
z Ewangelią o Królestwie Bożym. I teraz to chciałbym tak od tej strony penitenta, że każdy, kto chce się nawrócić, musi zaufać Bożemu miłosierdziu. Tak jak syn marnotrawny, który w pewnej chwili powiedział: jest mi źle, wrócę do domu Ojca. Wrócę. Powiem: Ojcze, zgrzeszyłem przeciwko Bogu i względem Ciebie. Uczyń mnie choćby najemnikiem, ale chcę być w domu, w Twoim domu, bo tutaj zaznałem miłość. Jest ta decyzja, decyzja powrotu, ale też jest no, taka niepewność, jak mnie Ojciec przyjmie. Stąd też ludzi przeżywa ten osobisty dramat. Papież Franciszek w tegorocznym orędziu na Wielki Post przypomniał: Bóg nas nie prosi o cokolwiek, czego by nam wcześniej nie dał. Jeżeli człowiek nie ma doświadczenia wybaczania przez Boga i doświadczenia miłosierdzia z Jego strony, to wzywanie Go do miłosierdzia jest zwykłym moralizowaniem i ewentualnie kończy się na zachęcie do filantropii. Natomiast miłosierdzie chrześcijańskie ma znaczenie, znacznie głębszy sens. Święty Paweł mówi, że nie chce pokrzepiać innych tym pokrzepieniem, którego sam doznaje od Boga. A tego właśnie doświadczamy w sakramencie pojednania. Prawdziwym sensem spowiedzi sakramentalnej nie jest przecież jakieś mechaniczne powtarzanie, czy też recytacja listy słabości i win. Takie podejście rodziłoby przekonanie, że w sakramencie pokuty wcale nie chodzi o nas samych, uwikłanych w liczne zakorzenione inklinacje i fałszywe postawy, lecz jedynie o listę wyizolowanych grzechów, które wewnętrznie wcale nie muszą nam doskwierać. Spowiedź usunie je, jak płyn chemiczny wybawia plamy. Jak mówi papież Franciszek, spowiedź to nie wizyta w poradni, w pralni dla usunięcia plamy. Nie. To wyjście na spotkanie Ojca, który jedna, który przebacza i świętuje. To spotkanie z Jezusem, z tym Jezusem, który na nas czeka, czeka nas takimi, jakimi jesteśmy. Sakramentalne wyznanie grzechów jest zatem tylko jakimś zwykłym, w miarę obiektywnym opowiedzeniem grzechów. Jest natomiast dobrowolnym samooskarżeniem się. Należy ze skruchą i pokorą wyznać swoje grzechy słudze Kościoła reprezentującemu Boga i całą wspólnotę. We wprowadzeniu teologicznym do odnowionych obrzędów pokuty, te obrzędy to taka księga, z której powinni korzystać również duszpasterze, i w tej księdze są zawarte pewne formy celebracji sakramentu pokuty. Jeżeli tak przypatrzymy się i przeanalizujemy nawet tę formę, bardzo często stosowaną, czyli spowiedź indywidualną z rozgrzeszeniem, to brakuje czasu na przykład na niektóre słowa Bożego. To jest taka skrócona forma, że przedstawia się, wyznaje swoje grzech, otrzymuje pokutę, rozgrzeszenie i odchodzi od konfesjonału. Natomiast no, sama celebracja to jest no, też dłuższa i bogatsza. O tym powinniśmy pamiętać. I w prowadzeniu tej księgi obrzędowej są wskazania dotyczące postawy penitenta.
gdy penitent odpowiednio usposobiony korzysta z tego zbawiennego środka ustanowionego przez Chrystusa i wyznaje grzechy przez swoje akty, współdziała w samym sakramencie, który dopełnia się przez słowa rozgrzeszenia wypowiadane przez szafarza w imieniu Chrystusa. W ten sposób wierny, doświadczając w tym życiu miłosierdzia Bożego i głosząc je, sprawuje razem z kapłanem liturgię Kościoła, który nieustannie się odnawia. Razem z kapłanem. To jest bardzo ważne, bo często właśnie zapominamy, że jest szafarz sakramentu, ale jest też penitent i razem sprawują ten sakrament. Są też do tego, do tej celebracji miłosierdzia Bożego powinni się obaj jak najlepiej przygotować. Chrześcijanin, który po grzechu, pod wpływem Ducha Świętego przystępuje do sakramentu pokuty, powinien przede wszystkim całym sercem zwrócić się do Boga. To wewnętrzne nawrócenie serca, zawierające żal za grzech i postanowienie nowego życia, wyraża się przez wyznanie grzechu wobec Kościoła, przez należyte zadośćuczynienie i poprawę życia. Bóg zaś udziela odpuszczenia grzechów za pośrednictwem Kościoła, który działa przez posługę kapłanów. Stąd też na samym początku powinien być rachunek sumienia, żal za grzechy, mocne postanowienie poprawy. Te warunki dobrej spowiedzi znamy. My już przed pierwszą komunią byliśmy przygotowywani do inicjacji w sakrament pokuty i pojednania. Stąd też bardzo ważne jest, aby nie zatrzymywać się właśnie na tym etapie przygotowania do pierwszej komunii. Niektórzy tak, no pamiętam, jak ksiądz Orzechowski głosił misję, mówi, przyszła wyspowiada się kobieta i mówi, paciorka, nie odmówiłam, koleżanki nie słuchałam. Pyta się, a ile masz lat? Ona mówi, 70. To właśnie tak czasami jest, że do kościółka ktoś nie chodził. Pytam, mamusi nie słuchał. I mając ileś tam lat, już postępując w dojrzałości, wypowiada te same grzechy, które nauczył się przystępując do pierwszej komunii świętej. Dlatego trzeba dokonywać to najpierw, popatrzeć, oto jest Bóg pełen miłosierdzia. Są różne podpowiedzi, oczywiście, że różne sposoby, można jakieś książeczkę, czy jakieś inne pomoce i według tego schematu zrobić rachunek sumienia na rekolekcjach dla kapłanów. Także ktoś zaproponował taki właśnie rachunek sumienia na ostatnim szklarskiej poębie przez profesor Prostowski. No właśnie, nawet tak z tych modlitw, które kapłan odmawia podczas mszy po cichu. Żeby tak stało w prawdzie, odmawia te modlitwy, przyzwyczaił się, ale czy według tych modlitw żyje? No i właśnie taki schemat, no takie zaskoczenie, nie? Że można w ten sposób również uczynić rachunek sumienia, ale właśnie patrząc o oblicze miłosiernego Ojca, co mu powie? Oto wracam, staję przed Ojcem, który na mnie czeka i mówię, Ojcze, zgrzeszyłem. Zraniłem Twoje ojcowskie serce, Twoją miłość. To jest ważne, żeby, no, też niektórzy mówią, no, po wielu latach dopiero tak sumienie wypomina, bo też trzeba, czy się wyspowiadało. I czasami bywa tak, że jeżeli ktoś tak patrzy w głąb swego serca, szuka w sumieniu,
które jest sanktuarium człowieku też i tego spotkania z miłosiernym Ojcem, okazuje się, że są takie grzechy, które kiedy powiedzieliśmy. Z tego względu, że może wstyd było nam mówić o nich. Nawet w dzieciństwie pamiętam, że jakaś też już taka dojrzała kobieta mówi, że ukradła kredki koleżance w szkole i do tego nigdy się nie przyznała. No i po wielu latach, jakoś sumienie jej to po wielu latach pokazało, że była nieuczciwa, nie? I rzeczywiście odczuła taką ulgę, bo postanowiła, że zrobi taki rachunek z całego życia i powie o grzechach, które popełniła. Stąd też, to jest ważna pierwsza rzecz, że robimy rachunek sumienia, ufając Bożemu miłosierdziu. Pamiętajmy, że miłosierdzie Boże jest większe od ludzkiego grzechu, nieprawości. Bóg tak nas umiłował, że Syna swego jedynego dał, ale każdy, kto wierzy w Niego, nie zginął, lecz miał życie. Tak wielka jest miłość, tak wielkie jest miłosierdzie Boga do człowieka. Stąd też dobry rachunek sumienia, przygotowany, kiedy przygotowujemy się do takiej celebracji sakramentu pokuty i pojednania, wtedy na pewno czujemy później taką radość. Jak syn marnotrawny wyznał grzechy i oto odczuł radość, stał się ponownie synem poprzez te oznaki, pierścień na rękę i nową szatę i rzeczywiście doświadczył wielkiej radości i pokoju. To jest ważne, że odczuwamy taki pokój. Stąd też jest ważne i szczere wyznanie grzechu, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Z tej strony penitencja, oczywiście. Jeżeli ktoś, to tak też my mówimy codziennie, przebacz na nasze winy, jako i my przebaczamy naszym winowajcom. Ktoś mówi, w życiu mu nie trzeba. W życiu. Takie rany, tak mnie zranili, że nie przebaczę. Są takie problemy, to są i w rodzinach, teraz to są takie sytuacje, jak jeden starszy człowiek mówi, księże, że jak to jest, żona mi zmarła, moi rodzice, no tak, opiekowali się nimi. Wybudowałem w grobowcu, są pochowani i było miejsce dla mnie, dla mojej żony i moja siostra powiedziała, że po jej trupie jego żona będzie w tym grobowcu rodzinnym. Co ja mam zrobić? No i takie czasami jest, no, że są takie trudne sytuacje i stąd też zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. To jest, trudno jest zapomnieć, ale jeżeli człowiek z głębi serca nie przebaczy i otworzy się na Boże miłosierdzie, ciągle będzie ta zadra w sercu tkwiła. Ufni Bożemu miłosierdziu, sami okazujmy sobie miłosierdzie. To jest ważne, to jest zadośćuczynienie. Pokazujmy sobie miłosierdzie nawzajem, no i w sąsiedztwie, i w sąsiedztwie, z katami siedzącymi. To jest takie bolące, że brakuje takiego otwarcia. Prosimy, aby Bóg nam przebaczył nasze grzechy, a brakuje nam tej miłości. Tutaj zresztą mówi w przypowieściach Pan Jezus, znając naszą naturę ludzką i wiedząc, że powinniśmy doskonalić siebie. Dlatego bardzo ważne jest to dobre przygotowanie do celebracji. Jeżeli uświadomimy sobie, że bierzemy udział w celebracji
sakramentu pokuty i pojednania. I do tej celebracji powinniśmy się przygotować. To będziemy starali się jak najlepiej do tego sakramentu podejść. To z tej strony penitenta. Trzeba ufać Boże Miłosierdzie. Jeżeli ktoś brak ufności, bo spotykamy takich ludzi, którzy życie człowieka może się pokręcić bardzo mocno. Stąd też nie odczuwa czy jakiejś właśnie takiej ufności, czy Bóg przebaczy mu grzech. I stąd też odkłada spowiedź. Stąd też nie przystępuje czasami wiele lat, chociaż jest dobrym człowiekiem, szlachetnym człowiekiem. To jednak nie chce otworzyć się na to Boże Miłosierdzie z braku ufności. To jest taka trudna sytuacja. To w małżeństwach, w rodzinach później są różne też napięcia, bo ktoś powie, no idzie do spowiedzi, spowiedź w parafii, a mąż zostaje, czy żona zostaje. Nie pójdę. Ty idź. A ja nie. Ty mówię, no, takie są trudne sytuacje. Stąd też trzeba właśnie pokazać. W tym roku świętym, tym bardziej trzeba o tym mówić, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie. I zachęcać, żeby otworzyć się, zaufać Bogu. Z tej strony penitenta, ale również bardzo ważny jest szafa sakramentu pokuty. Powinien mieć taką postawę takiego miłosiernego ojca. I tu znowu takie odniesienie do słów zawartych w obrzędach. Obrzędy przypominają, że aby spowiednik mógł spełnić swój obowiązek poprawnie i wiernie, powinien poznać choroby duszy i stosować odpowiednie lekarstwo oraz mądrze wykonywać zadania sędziego. Powinien zdobyć konieczną do tego wiedzę i roztropność przez wytrwałe studium przewodem nauczycielskiego urzędu kościoła, a przede wszystkim przez modlitwę. Rozeznanie duchów jest bowiem wewnętrznym poznaniem działania Bożego w sercach ludzkich, darem Ducha Świętego i owocem miłości. Spowiednik powinien okazywać gotowość do słuchania spowiedzi zawsze, ilekroć wierni słusznie o to proszą. I Jan Paweł II, bo była taka dyskusja też, czy podczas niedzielnej spowiedzi, niedzielnej mszy świętej, ksiądz powinien spowiadać w konfesjonale. Z jednej strony ktoś mówi, no jeżeli jest obowiązek uczestnictwa w niedzielnej mszy świętej, no to powinien już przyjść przygotowany, wyspowiadany i mszy uczestniczyć. Natomiast są ludzie, którzy przychodzą kilka minut przed, ustawiają się do konfesjonalu. Kolejka jest taka, że do komunii ksiądz powiada. Oczywiście jest to może w tej kolejce. Uczestniczy, słucha słowa Bożego. I w niektórych parafiach tak powiedzieli, że nie będziemy spowiadać. A papież mówi, jeżeli ktoś poprosi, to nie można odmówić. Stąd też w wielu parafiach jest tak, że jest też ksiądz podczas mszy świętej spowiada w niedzielę. No ale właśnie to jest taka odpowiedź ze strony papieża, który widzi potrzebę jednak. W jednym z przemówień skierowanych do penitencjarii apostolskiej święty Jan Paweł II postawił niezwykle jasne pytanie. Po uprzednim przypomnieniu, że nie bez racji współczesne społeczeństwo zazdrośnie strzeże niezbywanych prawdopodobnych osoby ludzkiej, zapyta, dlaczego w tej najbardziej tajemniczej świętej sferze osobowości
jaką zawiera jej relacja do Boga, próbuje się zanegować potrzebę i prawo człowieka do jedynego w swej rodzaju dialogu z Bogiem, jaki dokonuje się w sakramencie pojednania i pokuty poprzez posługę spowiednika. Broniąc zgodliwością tego właśnie prawa człowieka, Ojciec Święty przypomniał z mocą, że jeszcze obowiązuje i zawsze obowiązywać będzie w Kościele nauczanie Soboru Tridenckiego, zgodnie z którym istnieje dla grzesznika konieczność spowiedzi indywidualnych z grzechów ciężkich. Nie chodzi tu jedynie o pewną tradycję, ale o gwarancję tego, że sakrament pojednania nadal pozostanie jedną z uprzywilejowanych dróg pedagogii osobowej. Dzięki temu człowiek, który dostępuje sakramentalnego przebaczenia, zawsze odczuje ciepło osobistej troski, a wezwanie go po imieniu odbije się w jego duszy prawdziwie głębokim echem. Te słowa papieża były raczej skierowane do tych, którzy mówią, wystarczy absolucja generalna. I tak w niektórych wspólnotach na Zachodzie, Niemczech, kiedy głosiłem rekolekcję do sądzie swego czasu, pojechaliśmy z księdzem prałatem Roziukiem na Filię, czy do takiego miasta, cały kościół ludzi, kilkaset osób. Wtedy było, przyjechali z okolicznej miejscowości, by spowiadać się, we dwóch byliśmy. To takie, w Niemczech obowiązuje takie prawo również, przywilej, że udzielił rozgrzeszenia absolucji generalnej, ale zaznaczył, że jak najszybciej powinni przystąpić do indywidualnej spowiedzi. Takie są zasady. Jeżeli ktoś mówi, że takie są zasady w Kościele, w katolicyzmie, tylko ze względu na sytuację, brak księży, tak w Kościele w Polsce ten przepis nie obowiązuje. Jest w obrzędach stanowisko Episkopatu Polski, że jest dość duża liczba szafarzy tego sakramentu, że każdy może indywidualnie wyspowiadać. Ale są takie, i ktoś powie, była w Kościele w Niemczech, to tak, nie ma spowiedzi. Tak. Nie ma spowiedzi, ksiądz rozgrzesza i przystępują wszyscy do komunii świętej. To też jest takie błędne stanowisko, bo grzech jest grzechem, niezależnie od miejsca, gdzie przebywamy, ale zawsze jest odwróceniem się od miłości, zranieniem miłości Bożej. Papież Franciszek, improwizacja. Jeżeli ktoś odwiedza z Państwa na przykład kościoły we Francji, piękny, zabytkowy konfesjonał. I co jest w tym konfesjonale, jeżeli otworzymy? Sprzęt do sprzątania kościoła. Zazwyczaj tak jest. Nie ma spowiedzi. Na spowiedź się umawiają. Tak samo w kościele w Niemczech, nie w wielu parafiach jest tak. Trzeba się umówić z księdzem, wtedy on decyduje. Co więcej, nie ma spowiedzi przed pierwszą komunią świętą. I dlatego jedna z osób, babcia, pojechała do swojej córki w niemieckiej parafii. I patrzy, wnuczka przystępuje do komunii świętej, pyta się, a byłaś u spowiedzi? Nie, bo nie mam żadnego. I babcia przyjeżdża, trzeba coś zrobić, może jeszcze raz przystąpi w parafii w Polsce. Musi się wyspowiadać. Oczywiście taka jest mentalność, że dziecko nie grzeszy. To nie jest tak, jest świadome grzechu. I dlatego ważne jest to, co mówi święty papież Franciszek, rola spowiednika. Bycie spowiednikiem to nie improwizacja. Ktoś mówi, słyszałem w jednym kościele, nie w naszym,
Czyście szli grzechami, tu do mnie proszę. I jeszcze spowiada przed balaskami, nie? No to ludzie wiadomo, że nie przyjdą, nie? A i później mówi, nikt do mnie nie przyszedł i zaraz pojedzie. Ale też nie można tak mówić w ogłoszeniach, będzie spowiedź w naszej parafii i taki ksiądz emeryt głuchy przyjedzie, zapraszamy. No to też tak się traktuje, to też właściwie no, takie właśnie ważne jest właśnie szafa, żeby był, żeby to nie była improwizacja, ale celebracja. Do tej celebracji powinien się też przygotować. My, którzy jesteśmy ze starej szkoły, pochodzimy z jednego miasta, do jednego liceum chodziliśmy. Różnych katechetów mieliśmy, ale właśnie też to jest tak, że w ramach siły świętej pamięci Janko Kwestionar zawsze był przygotowany od rana, spowiadał no i też widać było, jak ci, którzy przyjeżdżają na spowiedź, najpierw idą, modlą się, przygotowują się sakrament. Teraz można powiedzieć, no nie mówię, że jest słaba formacja w tym w seminarium, ale właśnie jest tak, że tak, w piżamie, to tak jeden patrzy, tak, na piżamy są dawne, bo już tylko wysyłane służy. Ale to właśnie też zależy od formacji. Nie można improwizować, trzeba celebrować sakrament. Spowiednikami stajemy się przede wszystkim wtedy, gdy wpierw sami jako penitenci szukamy przebaczenia. Nigdy nie zapominajmy, że być spowiednikiem znaczy mieć udział w samej misji Jezusa i być konkretnym znakiem ciągłości boskiej miłości, która przebacza i zbawia. Każdy z nas otrzymał dar Ducha Świętego dla przebaczenia grzechów, i za to jesteśmy odpowiedzialni. Nikt z nas nie jest Panem Sakramentu, ale wiernym sługą przebaczania Boga. Każdy spowiednik powinien przyjmować wiernych, jak ojciec przy powieści o marnotrawnym synu. To ojciec, który wybiega na spotkanie syna, pomimo że ten ostatni roztrwonił jego majątek. Spowiednicy są wezwani, aby objąć skruszonego syna, wraca do domu by wyrazić radość z tego, że się odnalazł. Niech nie zmęczy spowiedników również to, że będą musieli wyjść do drugiego syna, który pozostał na zewnątrz i nie, jest niezdolny do radości, aby wytłumaczyć mu, że jego ostry osąd jest niesprawiedliwy i nie ma sensu w obliczu miłosierdzia Ojca, które nie zna granic. To jest ważne. Zawsze tak miałem wątpliwość, bo do chorych też odwiedzam i jedna ciągle spowiadała się z grzechów męża. Ciągle mówię, jaki on jest i co robi rano później. Jaki jest niedobry. Tak. W sumie no, bardziej znałem jego niż z tym przeżył duchowy. Ale to też to, ten drugi syn nie chciał wejść. Nie? I dlaczego jesteś dla niego dobry? I czasami mamy takie spojrzenie, patrząc na to, że ktoś inny no, czuje radość przebaczenia. I wtedy to no, właśnie tak trzeba, znaczy ci, którzy są szafarzami, mówi papież, niech nie zadają aroganckich pytań, lecz jak ojciec przy powieści przerwą wywód przygotowany przez syna marnotrawnego, ażeby potrafili uchwycić w sercu każdego penitenta wezwanie do pomocy i prośby o przebaczenie.
spowiednicy są wezwani po to, aby byli zawsze i wszędzie, w każdej sytuacji, pomimo wszystko, znakiem prymatu miłosierdzia. To są słowa papieża z tej kurii na rok święty, przypominająco roli spowiednika, ale także o postawie spowiednika. Już chyba czas minął, jeszcze bardziej trochę mogę opowiadać, ale co papież Jan Paweł II w adwokacji rekonstrukcji penitencja mówi, aby skutecznie wypełniać tę posługę, spowiednik winien koniecznie posiadać ludzkie przymioty, rozdrobność, dyskrecję, umiejętność rozeznania, stanowczość umiarkowaną, łagodnością i dobrocią. Winien on posiadać także przygotowanie poważne i dokładne, nie fragmentaryczne, lecz integralne i harmonijne w różnych gałęziach teologii, pedagogii, psychologii. To wszystko zdobywają klerycy w ramach wykładu, ale także dobrze jest, kiedy sam ksiądz poświęcenia, mając różne wątpliwości, radzi się dojrzałych spowiedników, tych, którzy potrafią pokierować ludzkimi sprawami. To jest ważne, żeby od tej strony szafarza mieć taką pewność. Wiemy, że ogłaszając Rok Święty, Ojciec Święty dał taki przywilej biskupom, aby oni ustalili w swoich diecezjach kościoły jubileuszowe. No i u nas jest katedra, Legnickie Pole, ale w diecezji świdnickiej słyszałem, że tych kościołów jest 30. Są takie większe miasto, są w Płocku chyba 2 lata. No z jednej strony dobrze, ale z drugiej to trzeba pokonać pewien próg, aby przyjść, uzyskać odpust, ale również ci, którzy spowiadają w tych kościołach, mają przywilej rozgrzeszenia z cenzur zastrzeżonych biskupowych. I w tym roku miłosierdzia są takie możliwości. Już kończąc, mam jeszcze takie zasady, które można zrealizować w celebracji sakramentu pokuty i pojednania, celebracji miłosierdzia. To już ostatnie fragment. Najcenniejszym powodem przebaczenia uzyskanego w sakramencie pokuty jest pojednanie z Bogiem, dokonujące się w głębi serca Syna Marnotrawnego i Nadezionego, którym jest każdy penitent. Owo pojednanie z Bogiem rodzi, można powiedzieć, dalsze pojednanie, które naprawiają inne rozdarcia spowodowane przez grzech penitenta. Penitent, który uzyskał przebaczenie, jedna się z samym sobą. To jest też ważne. Mieć szacunek do siebie. Z samym sobą. Odzyskując wewnętrzną prawdę, jedna się z braćmi, w jaki sposób przedem skrzywdzonymi i znieważonymi. Był taki piękny zwyczaj w Polsce pielęgnowany przed spowiedzią. Rodzina siadała, żona, mąż przebaczał żonę, czy jedną się całują w rękę, dzieci, rodziców. To nie było przygotowanie do właśnie takie znaki tej pobożności naszej są. No i warto do tych nawiązywać do tych zwyczajów, że przygotowanie odbywa się do sakramentu uczciwie i takie gesty, takie postawy. Przebaczenie, to jest ważne. Znieważenia, które się ramy. Jedna się z Kościołem, jedna się z całym stworzeniem. Z tej świadomości rodzi się w penitencie
po zakończeniu obrzędu pojednania poczucie wdzięczności, do której zachęca go Kościół wobec Boga za dar otrzymanego miłosierdzia. To dziękuję bardzo. Dla doktora Krzysztofa Miśnieckiego nie pierwszy już raz, kolejny raz, ponieważ księdze doktorze obchodzimy jeszcze ciągle mamy w Wilniuszu 200-lecia akcji katolickiej, diecezji katolickiej. Znamy, uważamy się za naszego przyjaciela i współpracownika. Chcielibyśmy z tej okazji przekazać księdzu taki pamiętowy medal, który na tę okoliczność wyprodukowaliśmy. Prosząc. No i teraz prosimy naszego księdza rektora o kolejną katechezę, naukę, ponieważ to rekolekcje, jak nas tutaj na samym początku. Kolejny księdza sprostowani, a księdza katecheza będzie zatytułowana miłosierdzie i Boga i starania. Bardzo serdecznie witam Państwa i od razu powiem, że to jest taka pora dosyć niebezpieczna, odpowiednia dla tej formy prelekcji, którą ja przygotowałem, bo to nie będzie katecheza. Bo to będzie rzeczywiście referat. Bo to rzeczywiście będzie teologia. Wysiłek umysłu. A do takiego wysiłku najlepsza jest pora poranna. Święty Tomasz z Akwinu, jak mu zależało na jakichś lekcjach, to zawsze to była pierwsza lekcja. Mówił wtedy, umysł jest najbardziej trzeźwy, pojemny, człowiek jest rzeźki i zawsze na pierwszej godzinie wykładowej święty Tomasz z Akwinu brał studium Pisma Świętego. A o której godzinie? To już nie, to nie była 10:15. Gdzieś koło pewnie 8 godziny. Może być pierwsza godzina po zjeście około. No, po zjeście to w ogóle nie ma żadnego myślenia, dlatego jak komuś się przyśnie, ja to nie wezmę do siebie, wezmę różnicę na naturę. Tak. Także proszę o uwagę, będzie ta prelekcja dotyczyła tajemnicy miłosierdzia Bożego, ale właśnie tak, jak próbowali ją uchwycić wielcy teologowie formatu świętego Tomasza z Akwinu, a dokładnie on. Jest to więc takie ujęcie bardzo teologiczne, ale jak zobaczymy, nic co święty Tomasz miał do powiedzenia na temat miłosierdzia i to tego w odniesieniu do Boga i w odniesieniu do ludzi, nie brało się z czystej takiej deliberacji, bo coś sobie filozof wygłówkował, czy teolog, tylko brało się z obserwacji życia. Byli bardzo ufni teologowi, święty Tomasz z Akwinu również. Ufny w to, do czego rozum ludzki jest w stanie dojść, do pewnych obserwacji, spostrzeżeń, traktował je bardzo serio. Liczył się ze zdaniem filozofów, liczył się ze zdaniem zwykłych obserwatorów i wielkich myślicieli. Liczył się nade wszystko ze światłem Pisma Świętego, oczywiście. I także miał taki pozytywny bardzo stosunek do własnego rozumowania. Wierzył, że na to człowiekowi dał Pan Bóg intelekt, żeby zgłębiać rzeczywistość, żeby się nim posługiwać, więc widać w jego nauczaniu pewne zaufanie do intelektu, zaufanie do tego, że nie na darmo człowiekowi tak, a nie inaczej myśli w głowie się porządkują, że to też jest Boży zamysł. A zatem pozwolę sobie usiąść i w pierwszym punkcie, śledząc świętego Tomasza z Akwinu, dam kilka takich pojęć, do których on się odwoływał. Mianowicie, jak pojmowano miłosierdzie wówczas, i zobaczymy, że to jest bliskie także naszym zwykłym, takim zdroworozsądkowym spostrzeżeniom.
co mówiono o miłosierdziu wtedy, kiedy Tomasz żył i co zresztą odpowiada naszym odczuciu. Mianowicie on się powoływał na przykład na Arystotelesa, pogańskiego filozofa. Bo miłosierdzie to jest przede wszystkim coś, co spotykamy między nami. Zanim będzie objawienie Boże, zanim będą słowa Boga o miłosierdziu, to jest życie ludzkie. Prawda? I to życie ludzkie odznacza się między innymi także postawą litości, współczucia, miłosierdzia. To pojęcie funkcjonowało, obowiązywało. Arystoteles powiedział w taki sposób. Miłosierdzie jest jakimś smutkiem odnoszącym się do ewidentnego zła, które niszczy i zasmuca. Miłosierdzie smutkiem. Jak widzi zło, jak to zło niszczy drugiego, jestem zasmucony człowiek. I pisał dalej Arystoteles, to jest w jego retoryce. Warte miłosierdzia są te defekty, braki, które są skutkiem jakiegoś nieszczęścia. Na przykład, kiedy zło pojawia się tam, gdzie spodziewano się dobra. Miłosierdzie dotyczy przede wszystkim zła, które spotyka kogoś, kto cierpi niezasłużenie. Tak tłumaczył Arystoteles. Jak widzimy jakiegoś nieszczęśnika, który miał dobre intencje, zamierzenia, spadło na niego nieszczęście i on cierpi jakieś zło, to mówi Arystoteles, wtedy rodzi się w człowieku smutek, który sprawia, że człowiek chce do tego drugiego podejść, pomóc, no tak zdrowo rozsądkowo. Natomiast powie Arystoteles, że jak widzimy jakiegoś, za przeproszeniem, drania, który sam sobie winien, prawda, tak czujemy, to wcale się nie budzi w człowieku miłosierdzie, tylko budzi się za poganin, a dobrze mu tak. Prawda? No, obserwacja taka, prawda? Więc funkcjonowało pojęcie miłosierdzia w taki sposób. Cyceron, przywoływany przez Augustyna Świętego, potem przez Tomasza, wysławiając przymioty Cezara, powiedział m.in. w jego mowie w obronie Quintusa i Galiusza, napisał tak, o Cezarze, żadna z twych cnót nie jest więcej podziwu godna nad miłosierdzie. Tak podczas mowy obronnej podbierał Cezara, żeby pokazać, żadna z cnót, które masz, nie jest tak godna podziwu jak miłosierdzie. Obronił wtedy tego. Quintus Ligarius był oskarżony przez dyktatora, wtedy Cezara, no i Cyceron zdołał przekonać Cezara do tego, że żadna z jego cnót nie jest tak ważna jak miłosierdzie, no i okazał tą litość. No. Ale powołuje się na niego Augustyn, Tomasz z Akwinu, po prostu na to ludzkie odczucie. Dalej. Święty Tomasz sięga właśnie do Augustyna Świętego. Święty Augustyn mówił tak, miłosierdzie jest w naszym sercu pewnym współcierpieniem, współczuciem spowodowanym niedolą innych, które prowadzi nas, gdy tylko stać nas na to, gdy mamy środki, siły, do niesienia pomocy cierpiącym. Czyli znowu, miłosierdzie jest zdefiniowane, skojarzone z współcierpieniem, współczuciem, tym, że przeżywamy czyjś ból jako własny i się angażujemy. Święty Jan Damasceński pisał, miłosierdzie jest pewnego rodzaju smutkiem. No wraca. Ci wszyscy święci filozofowie, teologowie opracowywali to egzystencjalne doświadczenie. I wreszcie święty Tomasz z Akwinu wyjaśnia, że miłosiernym, po łacinie misericors, nazywa się tego, kto ma serce utrapione, miserum cors. Miserum cors, utrapione serce. Czym utrapione? Na widok niedoli innych. I jest tym tak zasmucony,
jakby chodziło o jego własną niedolę. Ta niedola, ta nędza, to po łacinie mizeria. Mizeria. A utrapione serce to mizerne serce. Tak? Mizerne. Mizerna, cicha, mizerna, nędzna. Stąd jest mizerna. I misericordia, czyli miłosierdzie, to jest właśnie to posiadanie tego serca takiego poruszonego, strapionego. A czym to strapione serce jest? Na widok niedoli właśnie innych. Pisze dalej Tomasz. Dotkliwy smutek skłania tego, kto jest miłosierny, do zaangażowania się na rzecz usunięcia dotkliwego braku. Zatem dobroczynność jest już skutkiem miłosierdzia. On nie łączy, że dobroczynność to miłosierdzie. Dobroczynność jest rezultatem miłosierdzia, tego, że ja czuję smutek w sercu, bo drugiemu się dzieje źle. Żeby samego siebie pocieszyć, muszę przyjść z pomocą drugiemu. Bardzo zdroworozsądkowe, proste myślenie, prawda? To jest punkt wyjścia dla Tomasza. Ale w związku z tym teraz rodzi nam się pytanie, jak to się ma do Pana Boga? Jak to pojęcie miłosierdzia, tak wzięte z życia, ma się do Pana Boga? To co? Pan Bóg jest utrapiony smutkiem? To co? Pan Bóg cierpi w sercu swoim? W jaki sposób? Teraz będzie się zastanawiał święty Tomasz, słusznie, rozumieć. Czy Bóg doświadcza zła w taki sposób, że sam tutaj cierpi, że jemu czegoś samemu brakuje, ale Bóg jest przecież doskonały. Przecież Bóg sam o sobie też mówi, że jest niezmienny. Przecież o Bogu wiemy i z rozmyślami nad tym, a przede wszystkim z Pisma Świętego, że Bóg jest tak bardzo sobą, że już bardziej być sobą nie można. Bóg nie musi się rozwijać, żeby być bardziej Bogiem niż jest. On ma wszelką doskonałość w sobie, jest pełnią wszystkiego. Szczęścia i radości, dobroci, piękna, nie ma w nim żadnego braku. Jak więc zrozumieć, że Bóg jest miłosierny? Takie pytanie sobie stawiamy słusznie. Tak? Bo w życiu naszym być miłosiernym to wiąże się z odczuwaniem smutku, bólu i tak dalej. Czy w związku z tym u Pana Boga mamy doszukiwać się też takich przejawów tego miłosierdzia? Na pewno wiemy, że Bóg sam używa tego pojęcia, mówiąc o sobie. Pismo Święte wyraźnie mówi o tym, że Bóg jest miłosierny. Jak zatem to pogodzić? Czytamy takie słowa. Pan Bóg miłosierny i litościwy. To z Księgi Wyjścia. Po niektóre. W psalmie 11. Miłosierny jest Pan i łaskawy. W innym psalmie i na wieki miłosierdzie Jego. Nikt nie wątpi, że jest mowa o miłosierdziu Boga. W liście do Efezjan Święty Paweł pisze. Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występów, razem z Chrystusem przywrócił do życia. Nikt nie miał nigdy wątpliwości z chrześcijan, że Bóg jest naprawdę miłosierny, ale w jakim sensie należy odnieść to pojęcie do Pana Boga? Tak związane u nas ze skutkiem i cierpieniem. Dziś w teologii już za czasów Tomasza też tym tropem teologowie szli, ale dziś zwłaszcza utorowało sobie drogę przekonanie, że nie sprzeciwia się prawdom katolickiej wiary mówienie o, w cudzysłowie jednak, cierpieniu Boga, czyli jego współcierpieniu ze stworzeniami, ale w jakim sensie, o ile rozumie się je, analogicznie, za chwilę zwrócę uwagę na to słowo, i jako wyraz bogactwa, a nie zubożenia bytowego, istotnego, ontologicznego, tak się mówi. Miłosierdzie
które wiąże się ze współczuciem, współcierpieniem. Tak, ale nie należy rozumieć tego współcierpienia jako wyraz zubożenia, że coś się gorszego dzieje w człowieku, czy w Bogu przede wszystkim, ale że jest to wyraz nadobfitości, bogactwa bytowego. Innymi słowy, potrzeba dostrzec w miłości współcierpiącej, to znaczy zdolnej przyjąć dobrowolnie ból umiłowanego, bogactwo życia, a nie brak życiowy. To, że mogę przyjąć na siebie, tu zwłaszcza o Pana Boga chodzi, bo z nami to jest różne, ale to, że może przyjąć na siebie ten nasz ból, to nie znaczy, że on doświadcza i doznaje braku, jemu coś jest ujęte, ale to jest jego doskonałość. Doskonałość, która wyraża się również w tym, że może ból umiłowanego, także to wszystko może przyjąć jako do swego doświadczenia. Nie jest takie bogactwo życia w żaden sposób ujmą dla Ojca, który jest w niebie. Takie właśnie jest biblijne świadectwo o Bogu, że Bóg jest tak bardzo sobą, tak jest doskonały, tak jest szczęśliwy bez nas, specjalnie tak mówię, tak jest szczęśliwy, tak, że może nas kochać także we wszystkich naszych brakach, bo On nic od nas nie potrzebuje. Może nas kochać zupełnie za darmo, bo nic od nas nie chce. Jest prawdziwą miłością i to miłosierną, dlatego że nic Mu nie możemy dać, a On nam pokazuje swoją całkowitą dobroć. Przelewa na nas dobroć bez naszych zasług. O tym za chwilę jeszcze więcej. Ale powiedziałem tutaj takie słowa, że to myślenie o Bogu, który współodczuwa, współcierpi, nie należy rozumieć analogicznie. To słowo dla teologów jest bardzo zrozumiałe i nie trzeba go wyjaśniać, ale nie wszyscy mają przygotowanie teologiczne. Więc słowo analogiczne w języku świętego Tomasza oznacza, że mówimy o czymś, na przykład tutaj konkretnie o miłosierdziu człowieka i o miłosierdziu Boga. Mówimy analogicznie, to znaczy, że to jest coś podobnego i coś niepodobnego. Nie jest tylko podobieństwo, ale to jest podobieństwo w niepodobieństwie. Tak najprościej mówi się o analogii. Podobieństwo w niepodobieństwie, to znaczy, powie święty Tomasz, to jest dosyć trudne zagadnienie, ale da radę prosto powiedzieć. Mianowicie, sposób, w jaki miłosierdzie realizuje się w nas, stworzenia, ludziach, różni się od sposobu, w jaki to miłosierdzie realizuje się w Bogu. W gruncie rzeczy jest to samo pojęcie, ale my jesteśmy stworzeniami. My jesteśmy stworzeni, ograniczeni, na różny sposób ułomni. To miłosierdzie w nas, tak jak my je znamy, realizuje się w sposób stworzony, skończony, ograniczony. Bóg natomiast nie jest stworzeniem. Miłosierdzie Jego realizuje się w sposób niestworzony. Realizuje się w sposób boski. W nas jest miłosierdzie ludzkie. Odruch ludzkiego serca. W Bogu jest miłosierdzie boskie. Oparte na tym, kim Bóg jest. I to się bardzo różni. Chyba rozumiemy, że różnica między człowiekiem a Bogiem jest przepastna. Tak? A zatem różnica między tym, jak miłosierdzie realizuje się w Bogu, a jak się realizuje w nas, jest też przepastna. To oznacza analogia, że jesteśmy w stanie uchwycić podobieństwo, ale szanujemy również różnicę i pilnujemy tego, żeby nie robić Pana Boga na nasz sposób. Że to, co ja myślę, to od razu wszystko to narzucam na Pana Boga.
Więc to znaczy analogię. Teraz idźmy dalej. Mianowicie, jak teolog patrzy na to miłosierdzie Boże, które Pan Bóg objawia, kiedy my żyjemy tu na tej ziemi, przymierza, jakie Bóg zawarł z ludźmi. Teraz mówimy już jako chrześcijanie, nie jako poganie. Patrzymy na to, jak Bóg się objawia w Piśmie Świętym. O tym będzie następny wykład o Kwicie. I widzimy, że w Piśmie Świętym Bóg się objawia jako Bóg przymierza, który z wielką cierpliwością, z wielką wiernością kontynuuje wkraczanie w życie człowieka, choć jest przez człowieka odrzucany. Raz przyjęty, raz odrzucony. Bóg zawiera to przymierze z człowiekiem, żeby doprowadzić go, człowieka, do pełni, do zrozumienia sensu życia. I okazuje się miłosierny od samego początku, jako najpierw jako troskliwy stwórca, a potem, kiedy zostaje zdradzony przez ludzi, odpowiada obietnicą jeszcze bardziej namacalnej, miłosiernej łaski. Historia przymierza, cała historia biblijna, możemy powiedzieć, jest historią miłosierdzia, darmo udzielanej nam miłości. Nam, biednym, którzy sami z siebie nie możemy sobie rościć pretensji do tego, żeby być kochani. A jednak jesteśmy kochani. To jest miłosierdzie. Słowa, którymi posługuje się Bóg w Piśmie Świętym, by mówić o swoim miłosierdziu, ukazują nam dwa wymiary tej rzeczywistości. Ja to zrobię takie krótkie resumé. To pierwszy wymiar to jest wierność w łaskawości, wyrażona hebrajskim chesed, nie rozwijam, i cierpliwość w serdeczności. Wierność w łaskawości jest jeden wymiar, to jest takie bardziej ojcowskie, i cierpliwość w serdeczności jest takie bardziej matczyne. Pierwsze z tych słów chesed podkreśla postawę życzliwości Boga, jego konsekwentnej, odpowiedzialnej miłości, ojcowskiej wierności wobec zobowiązań siebie samego, wyrażonej w bezinteresownym darze łaski przebaczenia. Drugie słowo, rachamim, uwypukla intymną zażyłość Boga z człowiekiem i wskazuje na głębokie wzruszenie Boga wywołane nieszczęściem człowieka. Adekwatnym porównaniem staje się doświadczenie matki, ja mogę sobie tylko wyobrazić, a matki to mogą wiedzieć, czy tak jest, czy tak nie jest. Matki, która przeżywa w sobie bardzo wewnętrznie każde zagrożenie życia dziecka. Ona odczuwa wręcz ból swego matczynego łona, rechem, w którym chroniła swe dziecko, zanim wydała je na świat. Serdeczność, która wynika z tej najgłębszej, pierwotnej bliskości i więzi, jaka łączy matkę z dzieckiem, jest całkowicie darmodana, niezasłużona. Miłosierdzie opisane terminem rachamim, od tego rechem, łono, wyraża się w hojności, czułości, cierpliwości, wyrozumiałości, gotowości do przyjęcia powracającego dziecka. I Bóg tak mówi o sobie. Zarówno, że jest chesed, jak i rachamim, właśnie w ten sposób. Ufność w tak rozumiane miłosierdzie Boże znajduje swój wyraz w całym Piśmie Świętym. Wystarczy podkreślić, że tak kluczowe wydarzenie, jakim było wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, jest opisane jako dzieło miłosiernego Boga, poruszonego widokiem udręki swego ludu. Mówi tam, dość się napatrzyłem na udrękę mojego ludu. Mówi o tym w ten sposób. Miłosierdzie okazuje się motywem wszystkich innych interwencji Boga w historii człowieka. Prawda o miłosierdziu Boga przywoływana jest wielokrotnie w modlitwie ludu wybranego, czyli w psalmach, za każdym razem, gdy rozlega się wołanie Miserere Domine, zmiłuj się Panie. To zmiłuj się Panie, to jest właśnie bądź miłości, miej miłość nade mną, miłość, litość, miłosierdzie. To taka ufność, to zmiłuj się, to jest wołanie miłosierdzia. Pełnia zmiłowania Bożego nadeszła w osobie Jezusa, Syna Bożego, który będąc w łonie Ojca, jak czytamy u Jana, został wydany na świat, tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Sposób,
w jaki Jezus przeżył na ziemi swoje posłannictwo, godząc się na cały plan Ojca i na wypełnienie wszystkiego, co sprawiedliwe, objawia miłosierdzie Boga wobec grzeszników. Ten sposób, w jaki Jezus żył, to wszystko po to, żeby objawić miłosierdzie Ojca, który nawet własnego Syna nie oszczędził, by usprawiedliwić ludzi zasługujących na śmierć. To jest przedziwne, że winnych się uniewinnia, usprawiedliwia. To właśnie czyni miłosierdzie. Nie inny powód. O Ojcu, tak. Podczas swej publicznej działalności Jezus objawiał ludziom miłosierdzie zarówno w działaniu, jak i w nauczaniu. Jego celem nie było szerzenie idei dobroczynności, choć jest to ważne, ale to nie był jego cel szerzyć ideę dobroczynności, tylko okazanie miłości, która ma swe źródło w kochającym Bogu. Wszystko, co czyni, także wszystkie dobrodziejstwa, dobre rzeczy, były po to, żeby ludzie zaczęli wierzyć w miłosierdzie Ojca. O Ojcu głęboko wzruszonym mówił w przypowieściach i także osobiście przeżywał to wewnętrzne ojcowskie poruszenie wobec ludzkiej niedoli. Ludzie zaś, widząc postawę Jezusa, wołali do Niego: „Lituj się nade mną”. Czuli, że ta miłość miłosierna jest w Nim. Całą swoją osobą Jezus objawił miłosierdzie Boga. On jest obliczem miłosierdzia Ojca, jak papież pisze teraz w encyklice. Tak? Vultus, czyli oblicze misericordie, oblicze miłosierdzia. Mamy Ojca, Pater misericordie, Ojciec miłosierdzia, jako źródło miłosierdzia. Teraz mamy Vultus misericordie, czyli oblicze, to w jaki to miłosierdzie, sposób, w jaki miłosierdzie nam jest udzielone. To jest właśnie Jezus. I aż po dzień dzisiejszy, od czasów apostolskich, ogłaszana jest światu prawda o Bogu bogatym w miłosierdzie. Właśnie Jezus jest obliczem, mówi Franciszek, tego miłosierdzia, które jest w Ojcu. I trzeba nam jeszcze tutaj dołożyć, dopowiedzieć, podkreślić, że również o Duchu Świętym trzeba powiedzieć jako o Duchu Miłosierdzia. Spiritus misericordiae, tchnienie miłosierdzia. Tchnienie miłosierdzia. Czy znajdziemy gdzieś w dokumentach Kościoła związek Ducha Świętego z miłosierdziem? Dokument Misericordiae Vultus Bulla na ten rok jubileuszowy mówi o Jezusie, obliczu miłosierdzia. Ale trzeba pamiętać, że pierwszym darem tego oblicza miłosiernego było co? Że po zmartwychwstaniu tchnął na nich i powiedział: weźmijcie Ducha Świętego, którym odpuścicie grzechy, będą odpuszczone. Duch miłosierdzia wyszedł z oblicza miłosierdzia, a to jest Duch od Ojca i Syna. Otóż święty Jan Paweł II w encyklice Dominus Edificantem poświęconej Duchowi Świętemu mówi o Duchu Świętym w związku właśnie z tajemnicą miłosierdzia. Posłuchajmy. Duch Święty, papież Jan Paweł II pisze, Duch Święty, który wedle słów Chrystusowych przekona świat o grzechu, jest miłością Ojca i Syna i równocześnie odwiecznym źródłem wszelkiego obdarowania stworzenia przez Boga. To właśnie w Nim, w Duchu Świętym, możemy pojąć uosobioną i zrealizowaną w sposób transcendentny ową cnotę miłosierdzia, którą tradycja patrystyczna i teologiczna przypisuje Bogu. W człowieku miłosierdzie wyraża ból i współczucie wobec nędzy bliźniego. W Bogu duch miłość przetwarza sprawę grzechu ludzkiego w nowe obdarowanie zbawczą miłością. Z Niego, z Ducha Świętego, rodzi się owa zbawcza ekonomia, która napełnia dzieje człowieka darami odkupienia. Jeśli grzech, odrzucając miłość, zrodził cierpienie człowieka, to Duch Święty wejdzie w cierpienie ludzkie i kosmiczne z nowym obdarowaniem miłości, która odkupi świat. Więc mówi właśnie o Duchu Świętym,
że w nim nastąpiło potem dalej pełne nieskończonego objawienie pełne nieskończonego miłosierdzia. Odnalazło się w samym Bożym źródle Bożego obdarowania, w duchu to miłosierdzie. I pisze w na innym miejscu w związku z tym o tym, że te sakramenty, do których dociera Duch Święty, które tą mocą są sprawowane, czyli wszystkie, są sakramentami, w których się objawia właśnie miłosierdzie. I Eucharystię nazywa papież sakramentem miłosierdzia. Nam się sakrament miłosierdzia kojarzy ze spowiedzią świętą, z sakramentem pokuty. Święty Jan Paweł II nazywa Eucharystię sakramentem miłosierdzia. To, co Bóg dokonuje, obdarowując nas łaskami sakramentalnymi, to jest dar Jego miłosierdzia. Teraz przejdźmy do wykładu świętego Tomasza o miłosierdziu Bożym, żeby zobaczyć, w jaki sposób święty Tomasz chciał to uporządkować. Miał dostęp do tego doświadczenia ludzkiego, miał dostęp do objawienia Bożego. Teraz, w jaki sposób on to wszystko układa, gdyż prezentuje swoim studentom na Sorbonie, tam na Sorbonie wykładu. Święty Tomasz z Akwinu, jesteśmy w pełnym średniowieczu, powstają uniwersytety, to jest rozkwit nauki, powstają wspaniałe katedry, jest niesamowity postęp ludzkości właśnie w średniowieczu i jest święty Tomasz, zgodnie ze świadectwem Biblii, łączy zawsze Boże miłosierdzie z Bożą sprawiedliwością. Zawsze z Bożą sprawiedliwością łączy miłosierdzie. Zresztą tak jak w Piśmie Świętym, może następna prelekcja, to też jakoś ukaże, zawsze Bóg objawia swoje miłosierdzie i jednocześnie swoją sprawiedliwość. Przyjmuje on, święty Tomasz, znaną i popularną w jego czasach tezę senatora Cassiodora, 500-600 lat wcześniej żyjący, takim założyciel zakonów, sam nie był zakonnikiem, które były nastawione naukowo bardzo, porządkował bibliotekę i tak dalej, Cassiodor. Przyjmowano jego tezę, że wszystkie dzieła Boże, wszystkie, można sprowadzić do dwóch, że albo to są dzieła miłosierdzia, albo to są dzieła sprawiedliwości. To była popularna teza i święty Tomasz to przyjmuje. Tłumaczy przy tym, że horyzont miłosierdzia jest rozleglejszy od horyzontu sprawiedliwości. Bo, tak to tłumaczy, sprawiedliwość udziela według tego, co się słusznie należy, a miłosierdzie daje także temu, kto nie jest tego godzien. Czyli sięga dalej miłosierdzie. Sprawiedliwość patrzy na to, co się należy, miłosierdzie patrzy na tych, co się też nie należy. Tak? W tym sensie, uwaga, już samo stworzenie świata należy rozumieć jako dzieło sprawiedliwości czy miłosierdzia? Miłosierdzia. Miłosierdzia. Tak jest. I pisze, no bo tak, bo jako że Bóg obdarza stworzenie tym, do czego sobie ono w żaden sposób nie może rościć prawa i co jest zupełnie niezasłużone, a mianowicie samo istnienie. Tak. W dziele stworzenia, pisze święty Tomasz, można mówić o miłosierdziu, ponieważ stwarzając, Bóg usuwa największy ze wszystkich defektów, to jest brak istnienia. Maximum defektu. Non est, brak istnienia. A czyni to ze swojej woli całkowicie darmo, bez żadnego przymusu. Nie musi sprawić. Ponadto, on tak tłumaczy, kiedy ten, który daje, przewyższa tego, który przyjmuje, ciekawe myślenie, wypada, aby także dar był ponad zwykłą miarę proporcjonalną. Skoro Bóg jest najwyższym dawcą,
wypada, aby Jego dary były dla nas zawsze ponad miarę. Czyli mówi tak, jeśli ktoś jest naprawdę wiele może, to powinien nie tylko w proporcji dawać, ale trochę hojniej. I Bóg, ponieważ jest największym dawcą, co też prezentuje się zawsze z taką ma gest. Tak? I pisze święty Tomasz, i dlatego Bóg ze względu na wielkość swej dobroci zawsze daje więcej, niż na to zasługujemy i zawsze każe nas mniej, niż się nam należy. Tak rozumiem. On nie postępuje z nami według naszych grzechów, ani według win naszych nam nie odpłaca. Cytuje Tomasz Psalm 102. To typowe dla Boga mieć zawsze miłosierdzie i przebaczyć. Ta sama teza zostaje przez Tomasza potwierdzona w jednym z artykułów Sumy Teologicznej, który warto przytoczyć w całości. Cytuję. Każde dzieło Bożej sprawiedliwości zakłada wcześniejsze dzieło miłosierdzia, na którym się opiera. Faktycznie, niczego nie można zawdzięczać jakiemuś stworzeniu, jeśli nie na bazie pewnej doskonałości uprzednio w nim istniejącej albo uważanej za wcześniejszą. Jeśli takowa doskonałość pochodzi od innego stworzenia, to dzieje się tak na podstawie innej, jeszcze wcześniejszej przyczyny. I ponieważ nie można tak iść w nieskończoność, trzeba dojść do jakiejś rzeczy, która zależy jedynie od dobroci Boga, która jest ostatecznym celem wszystkich rzeczy. I tak w każdym dziele Bożym ukazuje się miłosierdzie jako jego główny korzeń. Primum radic. Główny korzeń. O czym mówi Tomasz? Że nawet jeśli ktoś postępuje, jakieś dzieła sprawiedliwości czyni, w oparciu o pewne dary, które ma, to pytamy się, ale skąd on ma te dary? A ma od kogoś, a tamten skąd ma? I ostatecznie, mówi święty Tomasz, zawsze dojdziemy do tego, że na początku było bezinteresowne obdarowanie. Zawsze na początku był gdzieś dar bo dar. A zatem zawsze na początku nie była zasługa, tylko miłosierdzie. Na początku nie była sprawiedliwość, tylko miłosierdzie. W każdym dziele. Dlatego miłosierdzie, to będzie mocno Tomasz powtarzał, miłosierdzie jest podstawą dla sprawiedliwości. Miłosierdzie jest korzeniem dla sprawiedliwości. Nie na odwrót. Jest głębiej usytuowane. Nie wykluczają się, nie konkurują. Miłosierdzie jest podłożem dla sprawiedliwości, bo każdy na początku darmo otrzymał. Taka jest wizja. My badanie egzystencjalne robimy, jak to jest w naszym życiu i to samo odkryjemy. Wpływ miłosierdzia jest obecny we wszystkich rzeczach, które następują po tym. I działa z o tyle większą skutecznością, o ile przyczyny główne mają mocniejszy wpływ od przyczyn drugorzędnych. Z tego samego powodu także to, co zawdzięcza się stworzeniu, Bóg z obfitości swej dobroci rozdaje z większym rozmachem, niż domaga się tego proporcjonalność danej sprawy. Zawsze odkryjemy ten gest Boga, że jest więcej i więcej, niż moglibyśmy liczyć z tytułu sprawiedliwości. Ale ponieważ my mamy przez grzech zaburzone rozumienie tego, co słuszne, co sprawiedliwe, to nieraz oskarżamy Boga o niesprawiedliwość, podczas gdy to my najczęściej postępujemy w sposób zupełnie niesprawiedliwy wobec Jego dobroci. Ale dalej. Bez, tu mówi już od stworzenia aż do odkupienia. To taka klamra. Wszystkie dzieła Boże są dziełami tak naprawdę, które korzenia mają miłosierdzie. I mówi tak Tomasz. Bezgraniczna rozpiętość Bożego miłosierdzia okazuje się przede wszystkim w dziele odkupienia. Oczywiście, także w odkupieniu jest jasno obecna sprawiedliwość Boża, bo mówi się o zadośćuczynieniu zastępczym. Chrystus przez swą mękę i krzyż płaci za nasze winy.
ale także tu miłosierdzie wykracza poza granice sprawiedliwości. Boża sprawiedliwość nie tylko jest przewyższona przez Jego miłosierdzie, ale zawsze na różne sposoby je zakłada. Sposób, mówi Tomasz, jaki Bóg wybrał, aby człowieka odnowić, ukazuje Jego miłosierdzie, ponieważ, jak to tłumaczę, Bóg nie chciał jedynie usłyszeć, zatem jest miłosierdzie, ale nie jako udręka, ale jako skutek pochodzący z upodobania woli. Czyli skutek miłosierdzia Boga jest względem nas, względem człowieka, tego grzesznika, tego, który popada w swoją nędzę, w biedę, to miłosierdzie jest w Bogu skutkiem Jego upodobania w tym, co Pan Bóg stworzył, w tym dziele Jego własnych rąk. Teraz, jeśli chodzi o ten drugi punkt, przepraszam, ale trochę też mieliśmy parę minut stanu później, mianowicie teraz była część że miłosierdzie to imię Boga. Imię Boga to znaczy przymiot Boga. W języku, w teologii mówi się o imionach Boga, w tym znaczeniu to są przymioty Boga. Prawda? Bo w Bogu Bóg jest tym, co posiada. W Bogu nie ma różnicy, że Bóg jest i ma miłosierdzie. On jest miłosierdziem. To nie jest tak, że Bóg jest i ma miłość do nas. Nie, On jest miłością. Bóg to, co ma, tym też jest. Jest doskonale w pełni tym, co ma. Jest doskonała jedność i prostota bytu boskiego. Taka jest główna teza teologiczna. I zatem to imię Boga, dlaczego miłosierdzie imię Boga? Dlatego, że to jest przymiot, jeden ze sposobów, żeby opisać, kim Bóg jest. Jest miłosierdziem. Jest miłosierdziem. Jest tym, który miłosierdziem, to znaczy tym, który daje także temu, kto nie zasługuje. O, nie zasługuje. A teraz to miłosierdzie, jakie Bóg nam okazuje, staje się dla nas wyzwaniem, zadaniem dla nas, zadaniem dla człowieka. Bo jeśli ja chcę iść drogą świętości, chcę żyć na wieki, to życie na wieki polega na zjednoczeniu z Bogiem. Czyli zjednoczenie z tym Bogiem miłosierdziem. Zatem mam takie wezwanie od Boga mi dane, abym stał się miłosierny, jak Bóg jest miłosierny. To nie będzie moje imię, ja nie stanę się miłosiernym samym, ale mogę naśladować Boga w Jego bezinteresowności. Jak święty Tomasz przedstawia to miłosierdzie, które się realizuje w człowieku? Oprócz tego, że miłosierdzie jest przypisane Bogu, jest ono także cnotą moralną. Moralna cnota to znaczy uzdolnienie do postępowania, dobrego postępowania. Moralne to znaczy związane z postępowaniem. Cnota to znaczy trwałe uzdolnienie. Cnota moralna, trwałe uzdolnienie do dobrego postępowania. I teraz miłosierdzie stanowi, mówi święty Tomasz, serce nawet samej Caritas, miłości, tak jak ona się w nas realizuje. Bo my nawet nie umiemy poczuć do końca miłości, jeśli nie będziemy miłosierni. O, tak mówię. Dlatego rdzeniem miłości samej jest miłosierdzie w naszym ludzkim doświadczeniu. I dlatego naukę o miłosierdziu, krótką zresztą, umieszcza święty Tomasz po długiej nauce o miłości. Zaraz potem jeden daje jedną kwestię na temat miłosierdzia. Doktor Anielski, czyli Tomasz, wyjaśnia, że miłosierdzie polega w istocie na serdecznym współczuciu wobec ludzkiej niedoli, cudzej niedoli. I stawia cztery pytania. To będzie krótkie i dość niezłożone, więc będzie już koniec. Mianowicie, on się zastanawia tak. Czy motywem miłosierdzia jest zło? Pierwsze pytanie. Czy motywem miłosierdzia jest zło? Drugie pytanie stawiam. Czy wśród motywów miłosierdzia, współczucia, czyli powodem, dla którego jesteśmy miłosierni, jest także to, że sami mamy defekty? Takie pytanie. Studenci mu rzucali takie pytania, on je zapisywał i odpowiadał. Nie? Ale ojcze Tomasz, czy to zło jest motywem miłosierdzia? A ojcze Tomaszu,
czy jeśli ktoś jest sam, ma jakieś defekty, braki, czy to też jest motywem, że on jest też miłosierny dla innych? Takie pytanie. Po trzecie, czy miłosierdzie w ogóle jest cnotą? Czy to tylko taki odruch współczucia, litości, jeden ma, drugi nie ma? I po czwarte, czy miłosierdzie jest cnotą największą? O takie mu pytania zadaję. I jak święty Tomasz odpowiada na nie? Na pierwsze, czy motywem miłosierdzia jest zło? Odpowiada uzasadnieniem lub racją miłosierdzia, motywem jest zawsze brak jakiejś rzeczy w bliźnim, czyli to zło, jak się dzieje. Czyli mówi tak, tak trzeba to rozwiązać, moi studenci. Ten brak, który dostrzegamy w innych, porusza duszę do solidarności i uczestnictwa, czyli zaangażowania. Ale uwaga, są jednak takie sytuacje, moi drodzy, kiedy nadmiar zła zamyka nas na miłosierdzie. Gdy na przykład budzi wstręt i odrazę, gdy jest zbyt potworne, gdy odrzuca. Mówię, są takie sytuacje, ale miłosierdzie, jak to w nas, jak się realizuje, to rzeczywiście gdzieś u motywów jest to, że dostrzegamy jakąś niedolę. Tak nam odpowiada, czyli można powiedzieć, że tak jest. Takim motywem jest to doświadczane zło. Oczywiście ważniejszym motywem jest to, że Bóg nas czyni zdolnymi do takiej reakcji. Dar nam udzielony, prawda? Drugie pytanie, jakie było, czy wśród motywów współczucia są także osobiste defekty? I mówi, również własne ograniczenia są motywem miłosierdzia ze względu na to, że odczuwa się bardziej cierpienie innych, jak się samemu cierpi, jak się rozumie, co to znaczy ból zęba na przykład, to się bardziej współczuje temu, kto ma ten ból zęba, tak? Tak to tłumaczy, no tak na chłopski rozum. Czyli również tu trzeba odpowiedzieć, że defekty jakieś, jakie my mamy, nasze braki, skłaniają do miłosierdzia wobec innych, bo lepiej tych innych rozumiemy. Ale uwaga, mówi, są sytuacje, kiedy cierpienie, ten defekt jest zbyt wielki, to mówi, zbytnio nas skupia na sobie samym i co ja się będę innymi przejmował, jak ja mam gorzej. I już zamyka na miłosierdzie. Tak to rozważa. Dlatego trzeba unikać, żeby to nie było, ja wejdę, dobrze by było, żebym ja coś na mnie spadło, będę lepiej rozumiał innych. Ostrożnie. Bo jak za mocno spadnie, to będziesz tylko o sobie myślał, a nie o innych. Nie? Tak, rozsądkowo, tutaj nie, taki wykład daje. Po trzecie, czy miłosierdzie jest cnotą? Bo mówią mu, no ale Tomaszu, jak ktoś tak idzie, po prostu jest taki, ma, jest taki wrażliwy, wzrusza się, prawda? A drugi jest taki twardy człowiek, że tam nie wzrusza, nie? Jaka to cnota? Jeden ma taką wrażliwość, inny mniej. On mówi, może masz rację, ale popatrzmy. Co to jest cnota? Mówi, cnota, kiedy mamy do czynienia z cnotą? Wtedy, kiedy mamy do czynienia z decyzją, rozważnie podjętym wyborem. Cnota to nie jest to, co mi tak przychodzi naturalnie, tylko to jest postawa, którą kieruje rozum, że ja wiem, że tak jest słusznie, tak jest właściwie. I oczywiście są tacy ludzie, że po prostu są bardziej skłonni do wzruszeń, prawda? I od razu się roztkliwia, jak widzi taką biedę ludzką. Ale to jeszcze nie jest cnota miłosierdzia. Ale możemy mówić i należy mówić o cnocie miłosierdzia. Właśnie tam, gdzie ktoś w sposób rozumny, widząc zło, widząc niedolę drugiego, rozważając całą swoją sytuację, również angażuje się po to, żeby pomóc innym. Więc tu nie chodzi o uczucie litości, ale o cnotę i miłosierdzia. I mamy wtedy, kiedy jest rozum w grze, wtedy możemy mówić o cnocie. Kiedy jest rozum, że kiedy ja wiem, że to mnie pewne rzeczy mnie kosztują, pewne rzeczy ode mnie jakieś wymagania mi stawiają z pomocą innym, a jednak pokonuję pewne przeszkody, by pomóc. I po czwarte, czy miłosierdzie jest cnotą największą?
O, święty Tomasz mówi, no tak, w zasadzie to z jedną tylko drugą cnotą może konkurować miłosierdzie, mianowicie z samą miłością. Caritas, z samą miłością. I mówi, i rozwiązanie, jakie daje, ja je upraszczam, mówi, w porządku między nami, ludźmi, trzeba powiedzieć, że miłosierdzie jest cnotą największą. Miłosierdzie to zdolność, żeby drugiemu bezinteresownie przyjść z pomocą. To jest, że jest największą, jest nawet nazywa miłosierdzie sumą czy kompendium całej religii chrześcijańskiej, jeśli chodzi o relacje między nami. Ale patrzymy na życie człowieka przed obliczem Boga. Bóg nie jest przedmiotem miłosierdzia. My się nie zwracamy miłosiernie do Boga. Tym, co nas wiąże z Bogiem i co nas czyni w ogóle zdolnym do miłosierdzia, tak naprawdę jest miłość, którą On wlewa w nasze serce. Miłość, którą nam wlewa przez dar Ducha Świętego. Nie? Miłość jako cnota teologalna, czyli łącząca nas z Bogiem, ona jednak jest największa, kiedy patrzymy na człowieka w perspektywie jego relacji do Boga i przeznaczenia i do wieczności. I tu powiedzieć, bo to taki młody mędrzec. Tu trzeba zdecydowanie powiedzieć, podstawą jest miłość sama. Ale w czym się ta miłość wyraża? Nie można kochać Boga, jeśli się nie kocha bliźniego, którego się widzi. A zatem w porządku tu na ziemi, między nami, najbardziej eksponowaną i najważniejszą cnotą, to święty Tomasz jest miłosierdzie. Tym się zresztą ta miłość, którą nas łączy z Boga, z Bogiem może objawić. A zatem w swoich relacjach z bliźnim człowiek, zwłaszcza chrześcijanin, powinien dać się prowadzić o wiele bardziej niż sprawiedliwości, miłosierdziu, które zabezpiecza solidną podstawę samej sprawiedliwości. Postawa Boga, jaką Bóg zachowuje wobec nas, winna być wzorem dla postępowania człowieka. Miłosierdzie wobec bliźnich, jako cnota moralna wyróżniająca